Czy ktoś mógł przewidzieć taki scenariusz? Ostatni mecz sezonu zasadniczego decyduje o pierwszym miejscu przed play-offami. Dla kibica sytuacja wręcz wymarzona. Lider Stelmet Falubas Zielona Góra kontra Uniwak Storuń. Kto wygra, ten wygrywa pierwszą część sezonu. Czas na hit i szlagier 14 rund, czyli 55 spotkań roku 2011. Z Moto Areny imienia Mariana Rozego w Toruniu witam Państwa Rafał Darżynkiewicz. Na razie sam, ale czekamy na naszego gościa. Będzie to niespodzianka. No niestety korki przed Toruniem, drogowe zdarzenia, które powstrzymały przed przybyciem na czas nie tylko naszego gościa, ale także wielu kibiców na toruńską Moto Arenę, która na razie świeci pustkami. A szkoda, bo dzisiejsze spotkanie zapowiada się naprawdę ekscytująco. 14 runda, która rozpoczęła się przed tygodniem już w Lesznie. Awansem rozegrano mecz Unia Leszno-Włókniarz-Częstochowa. Wysokie zwycięstwo Mistrzów Polski. 3 punkty zostały w Lesznie. Mecz w deszczu już rozegrany, który mieli Państwo okazję oglądać na antenie TVP Sport. Tauron Azoty Tarnów to niespodzianka, sensacja, zaskoczenie nie tylko tej kolejki 14, ale na pewno i sezonu zasadniczego, że w czołowej szóstce po zwycięstwie w Tarnowie znajduje się Betard Sparta Wrocław, zwycięzca rundy zasadniczej. Pierwszy mecz za tydzień pojedzie właśnie z zespołem menedżera Piotra Barona. My jesteśmy w Toruniu, mecz w Gorzowie Wielkopolskim, który zaplanowany był na godzinę 20 z PGE Marmą Rzeszów, został odwołany, no i ciasno w kalendarzu, a ten mecz trzeba rozegrać przed najbliższą niedzielą, bo przecież 7 sierpnia już rozpoczyna się pierwsza runda play-off. Sytuacja w tabeli, stan na dziś, na tę chwilę. Stelmet Falubas Zielona Góra, Uniwak Storuń. Oba zespoły po 26 punktów. W tej chwili na trzecim miejscu Unia Leszno, czwarta Kejlum Stal. No ale tu może się zmienić. Jeśli gorzowianie wygraliby za 3 z rzeszowianami, oni zluzują Leszczynian na miejscu trzecim. Na pewno piąta PGE Marma Rzeszów. Na 6 miejscu Betard Sparta Wrocław. O utrzymanie walczyć będą zespoły Tauronu, Azotu Tarnów i Włókniarza Częstochowa. Moto Arena, przepiękny obiekt, który odczarowali jako pierwsi w roli gości żużlowcy Stelmetu Falubasu Zielona Góra. Było to przed 2 laty. To spotkanie numer 62. Na razie 31 zwycięstw Uniwaksu Toruń, 27 Stelmetu Falubasu. Tutaj na torze w Toruniu górą zdecydowanie torunianie. 24 zwycięstwa. Tylko 4-krotnie wygrywali zielonogórzanie. Spotkanie dwóch zespołów, które w tym sezonie odniosły po 10 zwycięstw. Tak torunianie, jak i zielonogórzanie po jednym remisie, po 2 porażki. Oba zespoły zdobyły do dzisiejszego spotkania po 5 bonusów. Będą tutaj wielkie emocje. Drużyna zielonogórska w pełnym składzie. Brak oczywiście kontuzjowanego, ciągle leczącego kontuzję Rafała Dobruckiego, ale jest Grzegorz Zęgota. To spotkanie rozpocznie się minutą ciszy, by uczcić pamięć ofiar tragedii w Norwegii. Wspaniały gest kibiców, działaczy, zawodników obu klubów, no bo przecież urodzony Norweg z polskim paszportem od wielu, wielu sezonów w Polsce, Rune Holta, i to ważny gest dla narodu norweskiego. Z numerem 1 w drużynie zielonogórskiej triumfator wczorajszego Grand Prix Włoch Terenzano Andreas Jonsson, który tutaj w Toruniu jeździł 10 lat temu. Numer 2 w talii trenera Marka Cieślaka Jonas Davidsson, drugi ze Szwedów w drużynie z myszką Miki na plastronie. Z numerem 3, drugi wczoraj w Terenzano, zdecydowany lider cyklu Grand Prix, Amerykanin Greg Hancock. Z numerem 4, czwarty mecz w tym sezonie w barwach Stelmetu Falubasu Zielona Góra. Po raz pierwszy na wyjeździe Grzegorz Zęgota.
z numerem 5. Kapitan z Telmetu Falubazu Zielona Góra, też żużlowiec, który miał tutaj związki z toruńskim żużlem. W latach 2003-2004 jeździł w drużynie ówczesnego Apatora. Piotr Protasiewicz, numer 6, 19-letni Patryk Dudek. Z numerem 7, drugi z juniorów, drugi z zawodników rezerwowych w drużynie lidera Speedway Ekstraligi, Adam Strzelec. Tak zestawił dziś skład Marek Cieślak, kierownikiem drużyny jest Piotr Kuźniak. Będzie okazja powiedzieć, jaka jest kalkulowana średnia meczowa drużyny zielonogórskiej. Trener zespołu gospodarzy Jan Zombik z numerem 9. Australijczyk Chris Holder, zepchnięty z podium w klasyfikacji przejściowej Grand Prix po wczorajszym turnieju w Terenzano, rozpoczął bardzo dobrze, 2-2-2, a potem zera, nerwy, no i ostatecznie Australijczyk na meczu na miejscu 12. Numer 10 to Adrian Miedziński, to ta para marzeń, najsilniejszy duet w talii trenera Jana Zombika i menedżera Sławomira Kryjoma. Numer 11 Rune Holta, wczoraj bez powodzenia, zresztą podobnie jak indywidualny mistrz świata Tomasz Golob w Terenzano. Rune Holta dopiero 14. Numer 12 to ten, który przed dwoma tygodniami przyczynił się do zwycięstwa drużyny toruńskiej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Świetną dyspozycją junior, jeszcze 19-latek Michael Jensen, Duńczyk. Numer 13, kapitalna forma w tym sezonie kapitana toruńskich aniołów, 36-letniego Australijczyka Ryana Sullivana. No i juniorzy, a zarazem zawodnicy rezerwowi w zespole gospodarzy, Emil Pulczyński z numerem 14, finalista młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, które wczoraj miały odbyć się w Gorzowie, ale zostały odwołane, z numerem 15 jego brat bliźniak Kamil Pulczyński. Obaj mają po 19 lat. Jeśli jesteśmy już przy Gorzowie, to uzupełnienie informacji. Spotkanie Keilum Stali Gorzów z PGE Marmą Rzeszów przełożono na najbliższy czwartek. Miejmy nadzieję, że aura, która rozpieszczała nas od początku sezonu, będzie łaskawa w tym ostatnim tygodniu. To arbiter dzisiejszego spotkania, 45-letni Wojciech Grodzki z Opola, arbiter międzynarodowy. Dla niego to 57. mecz w karierze, jeśli chodzi o Speedway Ekstraligę. W tym sezonie mecz numer 11. No, ta moneta gdzieś tam nam dziś ucieka. Uciekła w Tarnowie, uciekła także tutaj w Toruniu. Jeśli dobrze dojrzałem, to będziemy mieli zestaw numer 2. A nie, jednak jedynka otrzymuje podpowiedź. No i jeśli chodzi o Wojciecha Grodzkiego, 21 turniejów Grand Prix, a w tym sezonie sędziował jeden mecz Unibaxu, wygrany tutaj w Toruniu z Tauronem Azotami, dwa mecze Falubazu, także dwa w Zielonej Górze, wygrana z Włókniarzem i remis z PG Marmą Rzeszów. Co ciekawe, tutaj mamy skład gospodarzy, ale o tym za chwileczkę. W żadnym z sędziowanych 10 meczów Wojciecha Grodzkiego w tym sezonie nie wygrali goście. Mówiłem o kalkulowanej średniej meczowej 41-30, jeśli chodzi o zielonogórzan. Andreas Jonsson, Jonas Davidson, Greg Henko, Grzegorz Zęgota, Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Adam Strzelec. Liderem drużyny zielonogórskiej po 13 rundach najwyższa średnia biegowa należy do Andreasa Jonssona. Rzućmy okiem na profil tego zawodnika. Właśnie Andreas Jonsson, triumfator z wczoraj z Grand Prix Włoch z Terenzano, stały uczestnik Grand Prix od 2002 roku, w tym roku na zasadzie stałej dzikiej karty, bo w poprzednim roku wypadł z tego cyklu, był poza czołową ósemką. Wczorajsze zwycięstwo to był 6. turniej Grand Prix, drużynowy mistrz Polski z zespołem Torunia z 2001 roku. Poznaliśmy skład i teraz czas na trenera drużyny zielonogórskiej, trenera kadry narodowej Marka Cieślaka. Trenerze, mówiliśmy przed chwilą o wynikach Grand Prix. Pan jako opiekun zespołu z Zielonej Góry chyba z wyjątkową przyjemnością oglądał zawody w Terenzano. No, cieszę się, że Andreas i Greg pojechali tak dobrze. No, smuci mnie, że Tomek stracił dużo punktów.
pan jako podwójny agent, i Tomkowi, i Henkokowi, ciężko to pogodzić. Panie trenerze, zanim o tym meczu, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się przed chwilą w Tarnowie. Niespodzianka, Wrocław będzie szóstym zespołem w play-off. No i powiem, że nie stawiałem na Wrocław. Bije się w piersi. Gratuluję drużynie z Wrocławia. Was przez ostatnie dni drażniono trochę taką spekulacją, że chcecie sobie dobrać rywala w pierwszej rundzie play-off, więc chyba tutaj dodatkowej mobilizacji nie trzeba. Kibice dalej będą sobie mogli myśleć, czy lepiej jechać nam z Wrocławiem, czy z Rzeszowem. My chcemy dzisiejszy mecz wygrać. Nie wiadomo, czy tu nie wrócimy jeszcze w tym roku. Ja uważam, że jeżeli chcemy iść dalej, musimy wygrywać wszystkimi przeciwnikami. Czy to będzie Rzeszów, czy Wrocław, teraz to i tak wszystkimi musimy wygrać. Nie ma tu dla nas różnicy w tym momencie. Powodzenia, dziękuję bardzo. Tyle trener Marek Cieślak. Jak zwykle skoncentrowany, skupiony i dyplomatyczny Marek Cieślak. Czas na drużynę Unibaksu Toruń. Kalkulowana średnia meczowa 40,57, a więc niższa od drużyny zielonogórskiej. Holder Miedziński, Holta, Jensen, Sullivan, Pulczyńscy. Liderem drużyny Jana Ząbika jest Ryan Sullivan, kapitan tego zespołu poza cyklem Grand Prix. Nie startował także w reprezentacji Australii w drużynowym Pucharze Świata. Średnia biegowa szósta, 2,242, uczestnik Grand Prix 98-2005, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata 2002, 4 zwycięstwa w Grand Prix. No i teraz czas na menedżera drużyny toruńskiej, Sławomira Kryjoma. Posłuchajmy. Hit, szlagier, niezależnie jak nazwiemy to spotkanie, to jedno jest pewne. Liczymy tutaj na wielkie żużlowe emocje, wielkie ściganie, więc zacznę od toru. Ten tor to jest taki tor, który od początku umożliwia właśnie taką wielką, wspaniałą jazdę godną hitu lub szlagieru. No tak, my od początku sezonu przygotowujemy taki tor, który umożliwia ściganie na całej długości i szerokości toru. Dzisiaj będzie z pewnością nie inaczej. Myślę, że jest to jeden z najlepszych obiektów w Polsce do ścigania, do kapitalnych widowisk, także myślę, że ten nadkomplet kibiców, który zjawił się dzisiaj na Moto Arenie, z pewnością będzie świadkiem fantastycznego widowiska. To jest mecz z gatunku, to spotkanie trzeba wygrać, żeby udowodnić, kto w rundzie zasadniczej jest najlepszy, czy jednak podchodzicie do tego w ten sposób? Jeszcze sezon trwa, jeszcze będzie okazja może, żeby się spotkać, na przykład w finale. To spotkanie właśnie jest po to, żeby udowodnić już przed play-offem, kto jest najmocniejszy, także naszym celem jest tylko i wyłącznie zwycięstwo i innego planu nie bierzemy pod uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle menadżer gospodarzy, Sławomir Kryjo. Tak, Stelmet Falubas Zielona Góra, jak i Unibaks Toruń tutaj mówią o zwycięstwie. To jest taka psychologiczna walka, nie tylko to pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, ale także perspektywa tego, że ewentualnie drużyny mogą spotkać się w półfinale, a być może będzie to finał. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem drużyny zielonogórskiej 50-40. Czas na nasz konkurs. Państwo przecież również mogą wziąć udział w wyścigu na torze, ale wirtualnym, aby wejść do gry, wyślijcie SMS o treści gram pod numer 71007. Pula nagród to 30 tysięcy złotych oraz bilety na Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji na stronie sport.tvp.pl. Już za chwilę pierwszy inauguracyjny wyścig tego spotkania. Juniorzy obu drużyn. Drużyna zielonogórska to oczywiście kaski żółty i biały. W żółtym Patryk Dudek, w białym Adam Strzelec, ale zanim przejdziemy do rywalizacji w tym pierwszym wyścigu, witam z Kuźnialskiego i to będzie dla Państwa spora niespodzianka. Witam Rafała Dobruckiego na stanowisku komentatorskim TVP Sport. Dobry wieczór, witam Państwa i przepraszam od razu za małe opóźnienie. Wszyscy wiemy, jakie mamy fantastyczne w Polsce drogi, no i stałem się też ich dzisiaj ofiarą. Pierwszy wyścig przed nami, skład tego pierwszego wyścigu. Emil Pulczyński, kask czerwony od pierwszego toru, kask żółty Patryk Dudek, kask niebieski Emil Pulczyński, kask biały Adam Strzelec. Pierwszy zestaw startowy wylosowany przez sędziego Andrzeja Grodzkiego.
Wojciecha Grodzkiego oczywiście. Jeszcze czekają na ten moment, by dojechać do taśmy startowej zawodnicy toruńskiego Unibaxu. Jako ostatni czyni to Kamil Pulczyński. Upływa już czas. Pierwszy wyścig dnia. Lider kontra wicelider. 14. runda Speedway Ekstraligi. Pulczyński, tutaj Pulczyński, strzelec. Najlepszy start Kamila Pulczyńskiego przy krawężniku. Emil Pulczyński, już wielka radość na motoarenie, bowiem zawodnicy w kaskach czerwonym i niebieskim na dwóch pierwszych pozycjach. Zielonodużanie, wydawało się, że powalczą po dobrym starcie, ale ten pierwszy łuk wyraźnie należał do braci Pulczyńskich. No i oni teraz uciekają, dwójce Zielonodużan. Ci próbują ewentualnie odrabiać straty na tych okrążeniach, ale cały czas bezpieczna przewaga podopiecznych Jana Ząbika. Teraz spojrzał Kamil Pulczyński, gdzie jest dwójka Zielonogórzan. Wydaje się, jakby ta przewaga gospodarzy topniała. Wypuszczony do przodu Emil Pulczyński. To już ostatnie okrążenie. Zrezygnował z dalszej jazdy Adam Strzelec. Udał się w pogoń za Kamilem Pulczyńskim. Patryk Dudek. Dudek jeszcze spróbuje, no ale nie ma możliwości, by zaatakować i powalczyć chociażby o to, by rozdzielić toruńską parę. No i ten pierwszy wyścig rozpoczyna się radośnie dla gospodarzy, bowiem zwycięża Kamil Pulczyński. Dla niego 3 punkty. Nie, to kask niebieski Emil Pulczyński. Dla niego 3 punkty. Nie, jednak Kamil Pulczyński 3 punkty. 2 punkty Emil Pulczyński. 1 punkt dla Patryka Dudka. Bez punktu Adam Strzelec. 5-1 od podwójnego triumfu rozpoczynają gospodarze. Fatalnie zaczęli zawodnicy Falubazu te zawody, w ogóle nieskoncentrowani mimo wygranego startu, i to zdecydowanie. Pogubili się w wejściu w pierwszy łuk i skrzętnie wykorzystali to bracia Pulczyńscy. O, tu widzimy te dwie bliźniacze jakby sytuacje. Rozjechali się gdzieś tam Dudek ze Strzelcem. Brak zdecydowania troszkę w tym wejściu w pierwszy łuk. I myślę, że to zaważyło na całym tym wyścigu. No nie można się spodziewać, aby w pierwszej odsłonie można było się gdzieś już skutecznie ścigać, nabierać szybkości. No trzeba się skupić na momencie startowym i po prostu utrzymaniu się przy krawężniku. Tego jednak nie udało się dokonać parze młodzieżowców z Zielonej Góry. Czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o gospodarzy, oni do maksimum wykorzystali ten pierwszy wyścig, bowiem to jest taki pierwszy przedbieg, niezwykle skoncentrowani zawodnicy toruńscy, i oni wykonali swoją pracę. Oni chcieli tak pojechać, pewnie najbardziej obawiali się Patryka Dudka, który zawsze tutaj na tym torze czuł się znakomicie, ale on też nie ustrzegł się tych błędów na pierwszym łuku. Tak, ale Adam Strzelec też znakomicie wyszedł ze startu i gdzieś tutaj w połowie tego dojazdu, czyli na 20-30 metrze, zaczęli gdzieś tam się gubić Zielonogórzanie i to wykorzystali zawodnicy z Torunia, i po prostu tak się jedzie, jak pozwalają przeciwnicy, a przeciwnicy no pozwolili właśnie tutaj Torunianom na dowolną jazdę, dobranie dowolnego toru jazdy i tyle. No tutaj był ewidentny błąd naszych zawodników, ale miejmy nadzieję, że wyciągną z tego wnioski na przyszłość. Po tym radosnym pierwszym wyścigu dla gospodarzy, teraz w barwach Unibaxu Chris Holder, kask czerwony, kask niebieski Adrian Miedziński. Ze strony Stelmetu Falubazu Zielona Góra, triumfator Grand Prix Włoch z wczorajszego późnego wieczora, Sterenzano Andreas Jonsson, i jego rodak w kasku białym Jonas Davidson. Przypomnijmy, pierwszy mecz, 10-punktowa zaliczka drużyny zielonogórskiej z inauguracyjnej kolejki. Teraz Zielonogórzanie już stracili z tej zaliczki 4 punkty. Zielonogórzan, by wygrać rundę zasadniczą, satysfakcjonuje tutaj wynik remisowy. Nie mogą przegrać. Ewentualna porażka to 2 punkty. Nawet w przypadku zdobycia przez drużynę zielonogórską pozwolą Torunianom wygrać rundę zasadniczą. Jonsson, Holder, Davidson, Miedziński, Wojciech Grodzki zwolnił taśmę. Kapitalny start Andreasa Jonssona. Jonsson po zewnętrznej próbuje napędzać się Adrian Miedziński. Miedziński zejdzie teraz do krawężnika. Za szeroko pojechał Andreas Jonsson. Błąd Jonssona.
prowadzi Miedziński, za nim Andreas Jonsson, trzeci Chris Holder, zamyka stawkę Jonas Davidsson, ale nie jest to jakaś wielka strata i Szwed może ewentualnie jeszcze postraszyć Holdera, no ale znowu z drugiej strony Holder nie zamierza oglądać pleców Andreasa Jonssona. Jonsson teraz niezbyt płynne wyjście z tego łuku, spojrzał jak daleko jest Holder, a Holder jest w ślad za nim, jak cień podąża, teraz odjechał Szwed Australijczykowi, a na czele Adrian Miedziński. Wykorzystał prędkość, którą nabrał po zewnętrznej, wykorzystał też taki mały błąd, odejście zbyt szerokie i tak trochę na moment stracił sterowność motocyklu Andreas Jonsson. No i drugi wyścig i drugie biegowe zwycięstwo zawodników Jana Ząbika, bowiem triumfuje w biegu numer 2 Adrian Miedziński, ale za jego plecami przyjeżdża Andreas Jonsson i nie jest to kopia w wyniku z inauguracyjnego wyścigu. Dwa punkty dla Stelmetu Falubazu Andreas Jonsson, jeden Chris Holder, bez punktu Jonas Davidsson. Zielonogórzanie przegrywają ten wyścig 2-4 i Unibax prowadzi po dwóch biegach 9-3. No nie jest to komfortowa dla nas sytuacja. O błędy tutaj się zemściły. Toruń jest torem, na którym nie można ich popełniać i każdy jeden, nawet drobniejszy błąd może tutaj kosztować utratę pozycji, nawet dwóch, więc tutaj skrzętnie wykorzystali. O, widzieliśmy przed ułamkiem sekundy drobny błąd Andreasa Jonssona, natychmiast bezlitośnie wykorzystany przez Miedzińskiego. No i cóż, historia się powtórzyła, no nie można się spodziewać, że tutaj będzie jakieś wielkie ściganie, przynajmniej w początkowej fazie tych zawodów. No też zastanawia mnie postawa Davidsona, który brak jakiejś też determinacji widzę w jego poczynaniach od jakiegoś dłuższego czasu. Ma przebłyski, drobne jakieś światło, ale nie jest to jeszcze na pewno szczyt jego możliwości. Wydaje się, że Davidsson, którego wywołałeś do tablicy, lepiej czuje się na torach znacznie bardziej przyczepnych. Im twardziej, tym jak gdyby Szwed znika i trudno liczyć na jego punkty. On raczej należy do zawodników, którzy lubią mieć pod koło i lubią taki ciężki tor. Tak, ale on niejednokrotnie udowodnił, że nawet na takich torach jak dzisiaj, chociaż no nie miał okazji jeszcze jakoś go fizycznie dotknąć, ale wygląda na twardy na pewno, ale jest chyba dosyć odmoczony i w miarę przyczepny, także start też nie jest śliski. I on ma możliwości naprawdę duże, bo to jest zawodnik, który potrafi jechać, ale on potrzebuje, wydaje mi się, kilku zwycięstw, kilku takich spektakularnych sukcesów w postaci wygranych dwóch, trzech, czterech może wyścigów, żeby uwierzyć w siebie, bo widzimy, że jednak brak tej motywacji, wydaje, czy wiary w siebie powoduje, że w pewnych momentach no, traci już ugruntowaną niekiedy pozycję. Mieliśmy jednego z bohaterów wczorajszego, tego głównego bohatera z Terenzano. Teraz na naszych ekranach Greg Hancock, lider cyklu Grand Prix. Zdecydowana już teraz przewaga nad Tomaszem Golobem. 22 punkty, to jest niemalże jeden turniej, więc 41-letni Amerykanin jest coraz bliżej drugiego w swojej karierze tytułu. Greg zadziwia. Wszystkich swoją skutecznością i tym, że jest po prostu bardzo równy w tym systemie rozgrywek. Niestety to jest klucz do sukcesu. Nie trzeba wygrać wszystkich turniejów, ale trzeba być po prostu w każdym turnieju w finale. Na wysokim poziomie. Z Grega doświadczeniem i możliwościami, bo to jest znakomity zawodnik, doświadczony. To jest idealna sytuacja. Greg Hancock teraz w parze z Grzegorzem Zęgotą, już wspominałem o tym, dla Zęgoty jest to pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie. Para gospodarzy to kask czerwony Rune Holta i Michael Jensen. 9-3 prowadzą Torunianie po dwóch wyścigach. Gonitwa numer 3 Holta, Hancock, Jensen i Zęgota taśma w górę. Greg Hancock wygrywa start, zamyka drogę przy krawężniku, ucieka rywalom, napędza się tam Jensen po zewnętrznej, czy Hancock, piekielnie szybki jest młodziutki Duńczyk czy Amerykanin. Różnica wieku pomiędzy tymi dwoma zawodnikami 22 lata, weteran czy młodzik, Jensen czy Hancock, Jensen nie pęka, jest cały czas bark z Gregiem Hancockiem.
jak też kapitalna walka. Teraz wziął Jensen do krawężnika, ale teraz ucieknie chyba Greg Hancock Jensenowi. Greg Hancock pierwszy, za nim Jensen. Co dalej? Zęgota przed Rune Holtą. Holta zamyka stawkę. Nieoczekiwanie poradził sobie Grzegorz Zęgota z dwukrotnym indywidualnym mistrzem Polski, ale to jeszcze nie koniec emocji. Hancock ma już bezpieczną przewagę nad Jensenem, a Holta atakuje Zęgotę. Zęgota czy Holta? Teraz walka o jeden punkt w wyścigu. Jak rzecz ważna, Holta czy Zęgota? Jednak Rune Holta. No, to miał być szlagier. Jest szlagier, ależ się działo. Działo się najpierw w walce o pierwszą pozycję. Tę wywalczył i pierwsze indywidualne zwycięstwo dla drużyny zielonogórskiej Greg Hancock. Dwa punkty dla Jensena. Jeden punkt po walce do samego końca zdobywa Rune Holta. Bez punktu Grzegorz Zęgota. 3-3. Nadal 6 punktów przewagi. Wymęczył jak wymęczył, ale Rafał, no to co się działo na dystansie. Ten młody Duńczyk, bark z Gregiem Hancockiem. Tak czekałem, kto pęknie. No, Greg był w trochę lepszej sytuacji, był od krawężnika i jeszcze ta warstwa luźnego się nie odsypała, ale jeszcze naprawdę podziwiam chłopaka, który tutaj z Gregiem Bark rywalizował. No i też chciałem podkreślić dużą klasę Grega, tak? On już mógł w tym momencie załatwić sprawę, mógł naprawdę przyblokować Jensena. I tutaj taka sama sytuacja, zupełnie podobna. No, trzeba powiedzieć, że Greg jest zawodnikiem dużej klasy, wspaniałym człowiekiem i tutaj też to pokazał. Mógł załatwić te ataki dużo wcześniej, ale czyli zamknięcie tej bramy przy płocie oczywiście. I po prostu nie miałby Jensen z najmniejszych szans. No, zachował się fair jak najbardziej. Po tym poznajemy tych naprawdę wielkich żużlowców, prawda? Trzeba się albo z tym urodzić, albo się tego nauczyć. Mieliśmy przykład w drużynowym pucharze świata, kiedy Darcy Ward, nieopierzony 18-latek już teraz, no, zrobił to, czego Greg by nie zrobił. No właśnie. To jest ta różnica. No ale to już wszystko było. 6 punktów straty drużyny zielonogórskiej. Jest oczywiście już od drugiego wyścigu możliwość skorzystania z rezerwy taktycznej przez Marka Cieślaka. No ale szkoleniowiec na pewno chce zobaczyć w akcji wszystkich swoich podopiecznych, a nie widzieliśmy jeszcze kapitanów obu drużyn. Tak. Nowego Piotra Protasiewicza, jak o sobie mówi. Nowy Piotr Pepe Protasiewicz i kapitalny w tym sezonie, bez dwóch zdań, a już w rundzie rewanżowej niesamowity Ryan Sullivan. Powiem tylko tyle, że w rundzie rewanżowej tutaj na toruńskiej motoarenie Ryan Sullivan przegrał tylko 2 wyścigi. Pozostałe przyjeżdżał pierwszy. To jest imponujący wynik i też trzeba podkreślić, że Ryan jedzie dość dobrze na wyjazdach, czego nie można było nie powiedzieć 2-3 sezon wcześniej. Także jest tutaj filarem toruńskiej drużyny. Protasiewiczka z żółty pierwsze pole, na trzecim Adam Strzelec, którego raz już widzieliśmy na torze bez punktu. Ryan Sullivan w kasku czerwonym, pole drugie. I Kamil Kulczyński w kasku niebieskim z czwartego pola. Wygrał Kamil Kulczyński swój pierwszy inauguracyjny wyścig. Piotr Protasiewicz może powiedzieć, że przeżywa takie déjà vu w torku, tak? W lidze szwedzkiej, w Elitserie, też uczestniczył w meczu na szczycie w drużynie lidera Indianerny Kumla, jeździli w motali z Piraterną. Tylko, że wtedy jeździli w jednej drużynie. No właśnie, i Ryan Sullivan i Piotr Protasiewicz jechali w jednej drużynie, jeśli chodzi, ale kapitanem Indianerny jest Piotr Protasiewicz i jego drużyna wygrała ten wyjazdowy mecz i jest zdecydowanym liderem Elitserien w Szwecji, a my chcemy dziś poznać zwycięzcę rundy zasadniczej Speedway Ekstraligi. Bieg numer 4. Protasiewicz, Sullivan, Strzelec i Kamil Kulczyński szybko zwalnia taśmę. Wojciech Krocki, start wygrany przez Piotra Protasiewicza. Protasiewicz wypchnięty gdzieś daleko, Strzelec, za jego plecami dwójka Torunian. Spojrzał, gdzie spróbuje zaatakować Ryan Sullivan. Piotr Protasiewicz widział, że to będzie przy krawężniku, odjechał trochę dalej, spróbował nabrać tam prędkości, znaleźć tę optymalną ścieżkę na toruńskiej motoarenie. No i Piotr Protasiewicz na czele, za nim Ryan Sullivan, ale tutaj będzie walka do samego końca, bo nie wierzę, by będąc metr, no może półtora metra za Piotrem Protasiewiczem, Ryan Sullivan nie zaatakował kapitana Stelmetu Palubazu. Zielona Góra może już teraz, no nie,
choć było blisko, trzeci jedzie Kamil Pulczyński, on wiezie ważny punkt w rywalizacji młodzieżowców, no próbuje Ryan Sullivan, ale Piotr Protasiewicz nie daje mu złudzeń od pierwszych metrów tego wyścigu, no kapitalnie dysponowany. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, że to jest sezon Piotra Protasiewicza, to on po raz kolejny rozwiewa te wątpliwości, jeżeli ktoś jeszcze w tym roku w to nie wierzy. Piotr Protasiewicz 3 punkty, 2 Ryan Sullivan, 1 Kamil Pulczyński, bez punktu Adam Strzelec, drugi kolejny remis i teraz czekamy jak gdyby na to przełamanie w tym spotkaniu. Czy Torunianie za ciosem, czy Zielonogórzanie zaczną odrabiać straty? 15-9 dla Unibaksu. No i Piotr Protasiewicz, główna rola. Fantastycznie Piotr wyjechał ze startu, ale tutaj robotę dla Kamila Pulczyńskiego ogromną zrobił Ryan Sullivan, widząc, że Piotr Protasiewicz jest już poza zasięgiem. Wypycha tutaj, o widzimy ten moment, dosyć ostro potraktował juniora Falubazu. Wykorzystał to Kamil Pulczyński, no i dalej można powiedzieć, oprócz ataków Ryana Sullivana, nieskutecznych ataków Ryana Sullivana, nic na torze ciekawego się nie działo, jakby podcięte skrzydła miał strzelec, który raczej słynął z takiej agresywnej jazdy, ale widzieliśmy tutaj, że w ogóle nie mógł zdążyć za swoim kolegą Kamilem Pulczyńskim i nie mógł nawiązać z nim walki, także dużo pracy chyba teraz w parkingu przed mechanikami młodego zawodnika Zielonej Góry. Widać, że we wszystkich motocyklach sporo pracy, jesteśmy w parkingu, ale przeniesiemy się do naszego stanowiska reporterskiego, tam rozmowa z Patrykiem Dudkiem, który jest bardzo mocno spocony i zastanawiam się, czy to może jakaś gorączka, czy po prostu trudy tego pierwszego przegranego 1-5 wyścigu. Bezradność wydaje mi się, moim bynajmniej z mojej strony, ponieważ znowu nie trafiliśmy z jakimś przełożeniem do pierwszych biegów i zobaczymy, co będzie dalej. A wyglądało to dobrze na początku, bo wyszliście z Adamem w miarę równo, wydawało się, że możecie powalczyć o lepszy wynik, później jednak na trasie to już było bardzo źle, zwłaszcza na tym pierwszym łuku, tam się coś stało? Nasze ciasto było, nic poza tym, po prostu chciałem ściąć, tam już skoczył szybciej Kamil i nie dało się już nic zrobić. Po trasie robiłem co mogłem, jednak mówię, bezradny jestem chyba jak na razie w tym sezonie, jak widać, bo się męczę strasznie. Trzeba się skupić na tym meczu, jeszcze kilka biegów z Twoim udziałem jest do odjechania. Dużo rozmów tutaj między innymi z tatą Sławomirem na temat pewnie tych ustawień. No dokładnie, zrobiliśmy korektę, zobaczymy co będzie w siódmym biegu. Mam nadzieję, że jakaś poprawa. Dziękuję bardzo, tyle. Sławomir Dudek. Patryk Dudek oczywiście. Patryk Dudek, no musi czekać zgodnie z tą tabelą biegów dość sporo czasu. Jak zwykle będziemy na to zwracać uwagę. Pierwszy wyścig, siódmy wyścig, dopiero w siódmym wyścigu zobaczymy Patryka Dudka. A jeśli chodzi o Emila Pulczyńskiego, to dopiero ósmy wyścig, więc to oczekiwanie na kolejny start, jeśli chodzi o juniorów, jest bardzo długie. Sześciopunktowe prowadzenie Unibaksu. Co możemy powiedzieć, ale to za chwileczkę, bo jeszcze ponownie będziemy u naszych reporterów. Nie może być zadowolony Patryk Dudek, ale powody do zadowolenia bezsprzecznie ma Kamil Pulczyński. 2 starty, 4 punkty. Zwycięzca biegu pierwszego Kamil Pulczyński. Kamilu, no nieprawdopodobne sceny się tam rozgrywały na pierwszym wirażu. Potwierdza się to z poprzednich meczów, że przegrywacie starty, ale potwierdza się też to, że nieprawdopodobnie walczycie na dystansie. Tak, Emil wykluł tam Patryka Dudka. Ja tym samym mogłem wejść do krawężnika, także no myślę, że dobry był bieg, także szedłem jeden bieg przed sobą i koncentruję się na ten bieg. Widać, że na początku goście trochę nerwowo, trochę nie byli dostrojeni do tego toru, nie wiedzieli jak jechać, ale już z każdym biegiem jest coraz lepiej, ostatnie 2 na remis i będzie trudniej. Teraz Piotrek Protasiewicz jako rezerwa taktyczna jedzie. Czy trudniej, to zobaczymy, na pewno my też jeszcze szukamy optymalnych ustawień, także goście są szybcy, my jeszcze szybsi. Powiedz, co się działo na treningach, jakie były między Wami rozmowy, czy ten mecz to jest taki mecz o wszystko, bardzo, bardzo ważny, musimy być tym numerem jeden, jak Wy do tego podchodzicie? Czy musimy, na pewno podchodzimy do tego meczu, podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego, na pewno chcemy wygrać, tym bardziej przed swoją publicznością, także jesteśmy skoncentrowani i jedziemy na zwycięstwo. A ta jedynka coś daje, Twoim zdaniem jazda rewanżu zawsze u siebie? To jest plus, to jest bonus, bo są drużyny, które wolą ten pierwszy mecz pojechać u siebie, zrobić przewagę, a potem jej bronić. Jak ty uważasz? No ja uważam, że
lepiej stać na wyjeździe, a potem bronić u siebie. Nie ma co kalkulować i jedziemy dalej. Powodzenia, dziękuję bardzo. Tyle Kamil Pulczyński. Sebastian Parfianowicz już Państwu zdradził. W biegu piątym Marek Cieślak sięga po rezerwę taktyczną. Strata drużyny zielonogórskiej do Unibaxu 6 punktów, 9 do 15. Miejsce Jonasa Davidsona pojedzie w kasku białym Piotr Protasiewicz w duecie z Andreasem Jonssonem. Para gospodarzy Michael Jebsen-Jensen i Rune Holta. Dorobek punktowy drużyny zielonogórskiej Rafał Henkok, Protasiewicz, Jonsson. No ci, którzy mają ciągnąć zespół Falubazu i ciągną ten zespół Falubazu od początku sezonu, spisują się na swoim poziomie. Tylko zawsze trener Cieślak musi szukać tego czwartego, który dorzuci te kilka punktów, które decydują o zwycięstwie. A to jest właśnie duży problem. Wiele drużyn ma taki właśnie. W każdym razie chodzi tu generalnie o to, że w takim meczu jak dzisiaj, gdzie spotykają się naprawdę dwie wyrównane, można powiedzieć, drużyny, nie ma miejsca na takie właśnie dziury w składzie, jak to się potocznie mówi. I ten, który będzie miał dzisiaj mniej tych dziur, ten po prostu zwycięży. Tak i wygląda widzimy, to w drużynie toruńskiej. No właśnie. Jest ta zdobycz punktowa. Ciekawą postacią w ostatnim czasie jest Michael Jebsen-Jensen. Wielu mówiło, że ten początek sezonu, że on jednak nie wszedł dobrze w ten sezon, bo była kontuzja, ale już przed dwoma tygodniami we Wrocławiu tak naprawdę to jego 7 punktów zdecydowało o tym, że Anioły wyjechały starczą ze stolicy Dolnego Śląska i ten pierwszy wyścig, pojedynek z Henkokiem, to też potwierdza. Tak, od jakiegoś czasu ten zawodnik jedzie znakomicie. Oglądałem właśnie te zawody z Wrocławia bodajże. No, w imponującym stylu tam się pokazał młody Duńczyk, więc na pewno Torunianie będą mieli z tego zawodnika wiele pociechy i punktów. To może być ta karta, która powie, da Torunianom tę przewagę przed playoffem, ewentualne zwycięstwo nad drużyną zielonogórską, no i później jeszcze ten as w postaci Michaela Jebsena, Jensena, który może zdobywać punkty, nie jest tym Duńczykiem w tych kilku spotkaniach, który nie potrafił zdobywać punktów, a teraz dorzuca ważne punkty, jeśli chodzi o zespół Jana Ząbika i Sławomira Kryjoma. Bardzo ważny wyścig teraz. Protasiewicz jako rezerwa taktyczna, przypomnijmy, z Andreasem Jonssonem, Rune Holta, który nie zachwycił, na pewno nie zachwycił, choć walczył do końca i wywalczył na jeden punkt w swoim pierwszym starcie. No i ten niesamowity Jensen, wydawać by się mogło na papierze, zielonogórzanie odrabiają 4 punkty. No, wydaje mi się, że to będzie taki wyścig na przełamanie. Jeżeli on zakończy się zwycięstwem z kompletem punktów drużyny Falubazu, myślę, że będzie to bardzo ważny, kto wie czy nie, kluczowy moment tego spotkania, bo no, potrzebujemy trochę wiatru w żagle i ten wyścig może nam to dać. Czyli taki pozytywny kop, jeśli możemy użyć takiego określenia, potrzebny drużynie zielonogórskiej, ma do tego doprowadzić duet Andreas Jonsson, Piotr Protasiewicz. No, po tym, co obaj pokazali w pierwszych swoich startach, wydaje się, że mogą tego dokonać. No ale znowu Jensen pokazał się z bardzo dobrej strony, a i Holta nie zamierza tutaj notorycznie przegrywać i oglądać pleców rywali. Jensen, Jonsson, Holta, Protasiewicz, piąty wyścig rozpoczęty. Michael Jebsen-Jensen wygrywa start, on dyktuje warunki w pierwszym łuku, po zewnętrznej napędza się Piotr Protasiewicz. Protasiewicz już poradził sobie z młodym Duńczykiem, Duńczyk spada na drugą pozycję, ale ostatni jest w tym wyścigu Andreas Jonsson. Duńczyk jedzie drugi, trzeci Rune Holta, Jonsson szuka tam gdzieś możliwości, by zbliżyć się do Runego Holty, który jedzie na trzeciej pozycji, spróbować zaatakować Norwega z polskim paszportem, a uciekł już rywalom Piotr Protasiewicz. No i teraz czy jest w stanie Andreas Jonsson rozdzielić parę gospodarzy, by dać Falubazowi zwycięstwo biegowe. Pierwsze biegowe zwycięstwo tak potrzebne, bowiem ta rezerwa taktyczna jest, ale ona na razie nie daje odrobienia chociażby kawałeczka tej straty, choćby małego punktu i wydaje się, że niestety ta rezerwa taktyczna to tak naprawdę ratuje remis drużynie zielonogórskiej, bowiem Andreas Jonsson przyjeżdża ostatni. Piotr Protasiewicz, drugi start, drugie zwycięstwo. No to był ważny moment, że postawił na niego Marek Cieślak, ale pewnie wyobrażał sobie to troszeczkę inaczej, bo drugi przyjechał Jensen, trzeci Holta, bez punktu Andreas Jonsson, 3-3, no i rezerwa taktyczna wykorzystana w postaci Piotra Protasiewicza, ale
przewaga nie stopniała. 18 do 12 dla Unibax. Tak właśnie wygląda dzisiaj Ekstraliga, że nie wolno, nie można, bo nie ma ku temu żadnych danych, żeby postawić na któregoś zawodnika w 100%. Piotrek tu zrobił znakomitą robotę. W ogóle Piotr od dłuższego czasu prezentuje się znakomicie i jestem pod wrażeniem jego występów. Widać, że naprawdę z meczu na bieg jego jazda na mecz, jego jazda wygląda coraz lepiej. Znakomicie tutaj się spasował z tym torem, a tor w Toruniu nie jest łatwy. Naprawdę wszyscy zagraniczni zawodnicy też to potwierdzają i mówią, że jest to znakomity home track, czyli jest to najlepszy tor dla swojej drużyny, bo trzeba się na nim naprawdę umieć po pierwsze znaleźć, nie popełniać na nim błędów, umieć je wykorzystywać i mieć przede wszystkim dobrze dograny sprzęt, co jest tutaj naprawdę sztuką nie lada z wielu względów, choćby dlatego, że ta geometria jest troszeczkę inna. Są dwa różne łuki. Pierwszy łuk jest taki, że bardzo często zawodnicy próbują wychodzić szeroko, wyłamywać dość mocno motocykl, nabierać dużej prędkości, by później ewentualnie atakować. Z tego słynie Ryan Sullivan, on kilkakrotnie w meczach ligowych pokazuje taki właśnie atak dopiero na drugim łuku, który jest już przygotowywany znacznie wcześniej. Tak, to też ważna rzecz, którą powiedział chyba Kamil Kulczyński, że no nie wygrywamy startów jakoś specjalnie, ale potem jedziemy dobrze. Ten tor, mimo że jest twardy, ale on naprawdę wymaga od sprzętu dużej mocy i ta moc cały czas musi w tym silniku po prostu funkcjonować. Od startu do mety przez cztery okrążenia w każdym fragmencie toru jest potrzebna moc. Nie ma tutaj czasu na jakieś, jak my nazywamy tutaj, przysiadanie silnika i tak dalej. No, potrzebna tu jest cały czas energia w tym tylnym kole i to nie każdy umie zrobić, więc tylko tym najlepszym to się udaje i oni tutaj ten tor odczytują jak najlepiej. No, no i zobacz, też sprzęt jeszcze musi być do tego odpowiedni. No oczywiście. Greg Hancock, drugi start lidera cyklu Grand Prix, Stelmet Faluba z Zielona Góra. On na polu pierwszym. Wydaje się, że po tym, co zaprezentował w pierwszym wyścigu, to pierwsze pole i start atomowy Amerykanina daje mu sporą przewagę. Po prawej ręce ma Kamila Pulczyńskiego, dla którego jest to już trzeci dziś start. Później na polu trzecim Grzegorz Zęgota. No i w kasku czerwonym najbliżej ogrodzenia Ryan Sullivan. Ryan Sullivan już dziś jeden wyścig przegrał z Piotrem Protasiewiczem. No i na pewno tam jakieś poprawki w motocyklu były, bowiem nie był tak szybki jak kapitan Stelmetu Faluba z Zielona Góra. 18 do 12, 6 punktów straty zespołu zielonogórskiego dopingowanego przez ponad tysięczną grupę żółto-biało-zielonych kibiców. Czy oni będą mieli powody do radości? Start dla Zielonogórzan. Hancock i Zęgota. Zęgota po zewnętrznej. Ryan Sullivan na dwóch pierwszych pozycjach Zielonogórzani, ale Sullivan już teraz w ślad za Gregiem Hancockiem stara się szybko poradzić z Grzegorzem Zęgotą. Poradził sobie Sullivan z Zęgotą. Spróbował, można tak powiedzieć, w jednej akcji wyprzedzić dwójkę zawodników z myszką Miki na plastronie, ale odparł ten atak Greg Hancock jadący na czele stawki. Prowadzi Hancock. Sullivan spojrzał, gdzie jest Hancock, jak jedzie, którą wybiera ścieżkę. Jakby zauważył, że Amerykanin już odczytał tor, spojrzał, kto jest za nim. Za nim nie ma Kamila Pulczyńskiego, jest Grzegorz Zęgota, który teraz popełnił błąd na drugim łuku tego trzeciego okrążenia, ale wiezie ważny punkt dla pary zielonogórskiej. Ważny o tyle, że pozwoli Zielonogórzanom wygrać pierwszy bieg tutaj dziś na Motoarenie. Szósty wyścig i pierwsze biegowe zwycięstwo Zielonogórzan, a to za sprawą Grega Hancocka, który triumfuje dziś po raz drugi już na Motoarenie. Dwa punkty dla Ryana Sullivana, jeden Grzegorz Zęgota, bez punktu Kamil Pulczyński. Zielonogórzanie wygrywają 4 do 2 i ta przewaga zespołu Jana Ząbika topnieje do punktów 4. Przypomnijmy, pierwszy mecz, 10-punktowa zaliczka drużyny zielonogórskiej, ale jeśli tak by się to wszystko potoczyło do końca, to wtedy rundę zasadniczą wygrywają Torunianie. Tak, znakomitą robotę zrobił Zęgi, który tutaj nie dał się po pierwsze zamknąć. Bardzo mądrze pojechał ten pierwszy łuk, co jest w Toruniu niezwykle ważne. No dał się jednak później
objechać dużo bardziej doświadczonemu i szybszemu, też trzeba dodać, Sullivanowi. Tu Greg dobrze, że się w miarę szybko zreflektował, nawet dwa razy widzimy zerknął, kto tam za nim podąża. I dobrze, że to zrobił, bo mógłby tutaj niepotrzebnie oddawać pole Australijczykowi, a tak ważne 4 punkty dla Falu Baz. Zawsze się zastanawiam i wielu kibiców zadaje to pytanie, jak to jest, jeśli trzeba przejechać tyle setek kilometrów po turnieju Grand Prix, który kończy się niemalże o północy, no bo doliczając jeszcze wczoraj pewnie konferencję prasową w Terenzano, to myślę, że stadion we Włoszech opuścił i Greg Hancock i Andreas Johnson grubo po północy. I jest następny dzień i różnie zawodnicy na to reagują. Niektórzy są w tym rytmie startowym i jeżdżą świetnie, a są tacy, którzy nie potrafią się odnaleźć. Takim szczególnym przypadkiem, najbardziej widocznym, jest Jason Crump, który najczęściej nie radzi sobie w meczach, jeśli chodzi o ten mecz ligowy w Polsce po Grand Prix. Myślę, że akurat u Jasona Crumpa nie jest to może jakiś tutaj problem jakiejś wydolności fizycznej, zmęczenia i tak dalej. No po prostu jest to być może jakiś problem mentalny, że on po prostu nie potrafił się już na następny dzień po Grand Prix, gdzie Grand Prix wymaga naprawdę pełnej koncentracji przez 2-3 godziny. No nie potrafił odnaleźć później takiej mobilizacji w sobie i tu upatruje jakiś jego problem, ale no na pewno jest to wymagające i psychicznie, i fizycznie. Ogarnięcie tego wszystkiego nie jest to łatwa sprawa, cały czas o tym się zawodnicy przekonują i jestem pewien, że w momencie, kiedy się kończyła ta konferencja w Terenzano, o której wspomniałeś, mechanicy Grega Hancocka czy Johnsona byli już chyba w drodze do Polski, a Greg taksówką czy jakimś innym środkiem gnał na lotnisko. Gnał na lotnisko lub do hotelu na krótką na pewno drzemkę, więc no jest to kwestia też przyzwyczajenia i ułożenia sobie odpowiednio jakiejś logistyki. Greg Hancock na razie tę logistykę ułożył sobie znakomicie, bowiem 2 starty i 2 zwycięstwa. Przed nami wyścig 7 z uczestników wczorajszego Grand Prix. Holder w kasku czerwonym w parze z Adrianem Miedzińskim. No i para zielonogórska, Piotr Protasiewicz i Patryk Czudek. Trudne zadanie przed Piotrem Protasiewiczem, bo świetny duet gospodarzy. Holder i Miedziński wzięli w kleszcze Piotra Protasiewicza i uciekli kapitanowi drużyny zielonogórskiej. Oni na podwójnym prowadzeniu. Tuż za nimi dwójka zielonogórzan. Wyszedł dobrze z tego pierwszego łuku. Patryk Dudek jest blisko. Torunian po zewnętrznej próbuje ścigać Holdera, Piotr Protasiewicz. No na pierwszym łuku wzięli w taką kanapkę zielonogórzanina i Miedziński, i Holder. Nie miał najmniejszych szans Piotr Protasiewicz, ten jego motocykl jakby stanął w miejscu. Szybci byli przy krawężniku Miedziński, po zewnętrznej Holder, Dudek jest ostatni. No i odpowiedź gospodarzy na ten pierwszy biegowy triumf Stelvetu Falu Bazu jest natychmiastowa. Ten duet jest naprawdę mocny i od początku sezonu wszystkich przekonuje ten duet. Właśnie Adrian Miedziński, Chris Holder, jeśli czasem nie wyjdzie na wyjeździe, to tutaj na Moto Arenie oni są suwerenami. Potrafią zrobić z najsilniejszym żużlowcem świata, najlepiej dysponowanym, wszystko, poradzić sobie z nim. No i teraz ofiarą duetu Miedziński-Holder padł Piotr Protasiewicz. 5-1 dla Unibaxu i jest 25-17. Zadziwiający, Krzysztof, ten moment Piotra Protasiewicza, kiedy niemalże stanął w miejscu. Przyzwyczajenia powiedziałeś do mnie, Krzysztof, ale nie szkodzi. Pozdrawiamy Krzysztofa. Pozdrawiamy oczywiście. Chciałem powiedzieć, że jest to kluczowy przykład, jak trzeba patrzeć i czytać cały czas na bieżąco ten tor. No, trudno powiedzieć, że taka była sytuacja ciężka. Zamykany tutaj w kleszcze Piotr Protasiewicz przegrał tą walkę, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że też nie był aż tak szybki w dalszej części wyścigu, żeby z Torunianami tutaj powalczyć. I to jest, wydaje mi się, czas, żeby być może coś zmienić w motocyklu, szczególnie, tak jak mówię, w Toruniu. Toruń jest specyficznym obiektem i tutaj trzeba cały czas na bieżąco dokonywać jakichś zmian, korek, obserwować tor. Na pewno jest to łatwiej gospodarzom, którzy
dużo, dużo więcej kółek na tym torze już przecież mają na koncie. Adrian Miedziński niepokonany w dzisiejszym spotkaniu. Dwa starty, dwa zwycięstwa. Imponująca dyspozycja Miedziaka, ale my posłuchajmy bohatera wczorajszego wieczoru, lidera cyklu Grand Prix, Grega Hancocka, który, no niektórzy twierdzą, że jest już od krok od Mistrzostwa Świata, choć przecież jeszcze pozostało 5 rund cyklu Grand Prix, między innymi jedna tutaj na MotoArenie w Toruniu. Posłuchajmy Grega Hancocka. O Grand Prix za momencik, najpierw o tym meczu, o tym torze, o MotoArenie. Mówi się o tym, że to jest tor tysiąca ścieżek, że tu można jechać naprawdę na wiele sposobów. Tymczasem Greg Hancock twierdzi, że dzisiaj ten tor jest inny niż zawsze, że jest tylko jedna metoda, by tu wygrywać. Greg, you claim that today the track is a little different than in the past meetings and there is one best way to win here. Yeah, that's right. I mean, the way the track started off quite much on the inside, but quickly the racing line has moved to the high line there and so everybody races for that line and that means there's not really any room for passing. Ten tor na początku sprawiał wrażenie, że będzie można wyprzedzać po wewnętrznej, ale teraz już wiemy, po kilku wyścigach troszeczkę zmieniła się nawierzchnia i tutaj jest jedna ścieżka, tylko przy bandzie, tylko szeroko. Każdy po starcie próbuje obrać taką ścieżkę i ciężko, ciężko walczyć o zwycięstwo, goniąc zawodnika, który jedzie tuż przy bandzie. A teraz wróćmy do wydarzeń z Terenzano. Dla Grega Hancocka na pewno bardzo pozytywnych i optymistycznych. Greg, yesterday night in Terenzano, very lucky, very good meeting for you. Yeah, it started off not so well in the first couple of heats that I had, but I changed bikes before my third heat there, and then the night turned around for me. So I was pretty happy that I squeezed into the semifinal and then had a good final too. So I'm pretty pleased. Ciężko się zaczęło, bo po dwóch biegach miałem punkt, ale zmieniłem motor przed trzecim wyścigiem i to odmieniło tę noc dla mnie. Nie muszę dodawać, że Greg Hancock jest przeszczęśliwy, bo był w finale, zajął drugie miejsce i umacnia swoją przewagę nad Tomaszem Golobem. Greg, your advantage over Tomasz Golob is like 22 points at the moment. Some say that the world championship is maybe not over, but it is very close to Greg Hancock. Well, it's far from over, you know. It's still five important rounds to go and you know, I don't look for anything negative. I just got to keep fighting and taking points in every event and I go for the final every time. Ja tak na to nie patrzę, że już zostałem mistrzem świata. Jest jeszcze 5 turniejów. Trzeba liczyć punkty, w każdym z nich trzeba walczyć i wtedy oczywiście celem jest mistrzostwo i Greg Hancock do tego celu zmierza. To ostatnie pytanie, czy ten zawodnik już po 40, grubo po 40 jest w formie swojego życia? Greg, is this the form of your life? Some say that Greg Hancock has never been better. Today to freeze at the moment. Yeah, I mean, everything is going really well for me, you know. So it's probably one of the best years I've ever had. And as it is now, I'm just going to run with that. Hopefully it will last. Thank you very much. You got it. Thank you. Greg Hancock twierdzi, że tak, to na pewno jest jeden z najlepszych momentów w jego karierze. I cóż, może mieć tylko nadzieję, że ten piękny sen będzie trwał. Wracamy do komentatorów. Piękny sen Grega Hancocka trwa. Taka ciekawostka. Greg Hancock, indywidualny mistrz świata 1997, na najlepszej drodze do powtórzenia tego sukcesu w roku 2011, a ciągle bez złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski. Ciekawe. Łatwiej zdobyć mistrzostwo świata niż wygrać polską ligę. Ja myślę, że taką ciekawostkę opowiem szybko. Może po wywiadzie, bo mamy Jacka Krzyżaniaka. Dokładnie. W parkingu Jacek Krzyżaniak. Historia toruńskiego żużla i nie tylko toruńskiego. Jacek Krzyżaniak pewnie też ostrzył sobie apetyt na to widowisko. Na razie apetyt zaspokojony po tych 7 biegach? Tak, oczywiście. Niektórzy zawodnicy jadą rewelacyjnie, po których się nie spodziewałem. A poza tym również jedzie zwycięstwa Grand Prix ostatniego i Wisę. Jeżeli chodzi o drużynę toruńską, która ma 8 punktów przewagi na półmetku zawodów, jest już na tyle rozpędzona, że no właściwie odebranie jej tutaj zwycięstwa będzie praktycznie niemożliwe. Czy to się jeszcze wszystko może nam tutaj pozmieniać? To jest sport, wszystko może się zdarzyć, prawda? Ale mnie się tak wydaje, że te drużyny mogą się spotkać w rundzie finałowej i przypuszczam, że niektórzy zielonogórzanie odbierają to jako trening. Jeżeli chodzi właśnie o tą rundę finałową, która dopiero przed nami i być może pojedynek zielonogórsko-toruński, jest coś takiego w psychice zawodnika, że to, co działo się wcześniej w bezpośredniej konfrontacji, zostaje w głowie i później może pokutować?
pewnym stopniu może, ale tak jak powiedziałem, zależy jak zawodnicy podchodzą do tego, prawda, do tych zawodów dzisiejszych. Niektórzy mogą to odbierać jako trening i nawet przegrany mecz nic nie spowoduje zmiany w psychice, wręcz przeciwnie. Wiedzą już jaki jest tor, jak jest nawierzchnia i jak może być przygotowana i w rundzie finałowej mogą całkowicie wiedzieć jak trzeba podejść do tego. Bardzo dziękuję za rozmowę, tyle Jacek Krzyżan. Jacek Krzyżaniak, Rafał, teraz ta ciekawostka dotycząca drużynowego Mistrzostwa Polski. Znaczy może nie tyle o Mistrzostwie Polskim, tylko recepty, aby Greg Hancock to mistrzostwo zdobył. Bo w ubiegłym roku, bo startuje z Gregiem czwarty rok bodajże w drużynie Motali. I kiedyś po zawodach, które się tak de facto nie odbyły, mieliśmy krótkie spotkanie, tam spotkaliśmy się w hotelu, przy herbacie opowiadaliśmy sobie różne historie i zeszło na turniej Grand Prix, gdzie Gregowi nie szło najlepiej. Greg powiedział wtedy, że w tym roku już nie jest, nie czuję też takiego jakiegoś ciśnienia, takiej motywacji, że ze sprzętem troszkę są jakieś kłopoty i tak dalej, że w tym roku już czuję, że nie będzie najlepiej, że medalu jednak się nie uda zdobyć, ale w przyszłym roku on zostanie mistrzem świata. Zapamiętałem to sobie, bo pomyślałem, że za rok zapytam go, jak faktycznie, czy pamięta tą rozmowę. Wydaje mi się, że on pamięta, ponieważ Greg jest człowiekiem, który nie rzuca słów na wiatr i wie, co mówi, no i to dzisiaj doskonale nam udowadnia. Ale uśmiechnąłeś się wtedy, gdy Greg to powiedział, że chce zostać mistrzem świata? Uśmiechnąłem się, bo tak naprawdę też życzę mu tego. Jeżeli nie wygra Polak, to na pewno chciałbym, jeżeli nie ma wygrać Polaków, ale chciałbym, myślę, że żeby to był właśnie 99,9% kibiców na całym świecie. Cieszę się, że nie jestem odosobniony w tej opinii i to jest ciekawe właśnie dlaczego. No właśnie, to jest ta sympatia, ciągle uśmiechnięty, ciągle miły dla wszystkich, skory do żartów. Dorobek punktowy drużyny zielonogórskiej, bo jesteśmy po 7 wyścigach niemalże na półmetku tego spotkania. Protasiewicz 7, Hancock 6, Jonsson 2, Zęgota 1, Dudek 1. No i jest dwóch zawodników, którzy punktują, a pozostali słabiutko. A to, o czym Rafał mówiłeś, tutaj ten, używając ciągle takiego określenia z koszykówki przeniesionego, zbilansowany zespół Unibaxu Toruń, choć zwracasz uwagę na Chrisa Holdera, 3 punkty. No tak, w którym na pewno jeszcze jest potencjał do wykorzystania i nie jest, chociaż te 2, o ile dobrze pamiętam, jest z bonusem do Adriana Miejskiego. Aczkolwiek no, na pewno jest to zawodnik, przy którego nazwisku powinny widnieć trójki. I także no jest tutaj jeszcze jakiś potencjał. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy, a szczególnie tutaj mam na myśli Dawidsona, odnajdzie tutaj jakąś receptę na to, aby uzbierać kilka swoich punktów. Ta ścieżka, o której mówił Greg Hancock, blisko płotu, wielokrotnie zdarzają się takie zawody, kiedy decyduje start i kto pierwszy na tej odpowiedniej ścieżce, to jest klucz do sukcesu. Andreas Jonsson, zmiana motocykla, były na pewno poprawki, w parkingu jest Karl Blumfeld, ale jednak zmiana motocykla na nowy motocykl. Tak, jest to motocykl chyba jeszcze nieużywany dzisiaj, ale tak bywa, w tym sezonie są takie przypadki drastyczne, że naprawdę motocykl, który wygrywa bez żadnego problemu 3 wyścigi, w czwartym zawodnik przyjeżdża, czwarty zupełnie bez kontaktu, także trzeba to też w miarę szybko odczytywać w czasie wyścigu, czy ten motocykl mimo koncentracji na tym, co się dzieje na torze, nad najlepszą poprawną jazdą, nad szybkością, także trzeba myśleć o tym, więc zawodnicy mają naprawdę dużo roboty w czasie wyścigu. Wyścig 8, Ryan Sullivan i Emil Pulczyński. Sullivan w czerwonym, niebieskim, Emil Pulczyński, Unibax Toruń, który prowadzi 25-17. Para zielonogórska, Jonas Davidsson, kask biały i kask żółty, Andreas Jonsson, szukający optymalnego motocykla po dobrym występie w pierwszym starcie, potem 0. No i teraz przebudzi się triumfator Grand Prix Włoch Terenzano, wyścig ósmy rozpoczęty, równiutko ze startu, przedłuża prosto po dobrym starcie Emil Pulczyński, wywiózł tam szeroko Jonssona, ale na czele Ryan Sullivan. Sullivan
za nim dwójka, zielonogórzan Jonas Davidson i Andreas Jonsson. Prowadzi Ryan Sullivan, no on nie miał tam żadnych kłopotów z tym, żeby uciec na starcie i na tym pierwszym łuku dwójce zielonogórzan. Ryan Sullivan dotychczas dwa starty i dwa drugie miejsca, dwie porażki z zawodnikami z Zielonej Góry, a więc najpierw z Protasiewiczem, potem z Gregiem Hancockiem. Teraz ten moment startowy należał do niego, później świetna jazda na pierwszym łuku, no i nie pozostawia złudzeń. Andreas Jonsson, myślę, że to dalej nie jest ten motocykl, który ma powieść AJ-a do zwycięstw najskuteczniejszego zawodnika z Telmetu Palubazu po 13 rundach. Davidson 2 punkty, 1 punkt Andreas Jonsson, no i wyścig kończy się remisem. Remis, który cały czas pozwala utrzymywać drużynie gospodarzy to 8-punktowe prowadzenie, a więc przybliżające zespół Jana Ząbika do pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. Sullivan, Davidson, Jonsson, Pulczyński 3-3, Univax 28, Stelmet, Palubas punktów 20. Tutaj powtórki widzimy tego wyścigu numer 8. Najlepszy start Ryana Sullivana. Próbował tam po dobrym starcie poradzić sobie z Jonssonem Emil Pulczyński, no ale problemy z wyjściem z łuku. Gdzieś tam nie opanował motocykla, no i to co stracił na wyjściu z tego pierwszego łuku, później już młodziutki torunianin nie miał szans, by to odrobić. Ryan Sullivan 7 punktów w 3 startach. I za chwilę wyścig numer 9. Po raz trzeci zobaczymy na torze i Grega Hancocka. Greg Hancock, kask biały. Przepraszam, żółty, a w kasku białym Grzegorz Zęgota, więc nie korzysta z żadnej zmiany tutaj Marek Cieślak, no ale znów pole manewru też nie jest duże. No właśnie. Jeśli jedzie Greg Hancock, a pojechał już jaka rezerwa taktyczna Piotr Protasiewicz, no to trudno znaleźć tego, który w tej rezerwie taktycznej powinien pojechać, a Zęgota z dobrej strony zaprezentował się w poprzednim wyścigu. Tak, no myślę, że tutaj nie było jeszcze takiego chyba powodu, żeby wycofywać Zęgotę, który radzi sobie całkiem przyzwoicie na tym torze. No, czy przyzwoicie to jest wystarczająco? Trudno powiedzieć, ale myślę, że powinien dostać jeszcze jedną szansę, którą właśnie teraz ma i miejmy nadzieję, że wykorzystają chociaż zadanie przed nim nie lada, bo skupnąć chociaż jeden punkt parze Miedziński, Holder będzie niezwykle trudno. No, no i... ale Hancock teraz będzie musiał stawić czoła temu duetowi i znów podobnie jak Piotr Protasiewicz on znajdzie się w tej kanapce toruńskiej. No, miejmy nadzieję, że zdoła gdzieś tam wyjechać szybciej ze startu i uciec torunianom Greg. To zapewni nam emocje w tym wyścigu. Nadzieję mają taką kibice zielonogórskiego Palubazu. Torunianie zapewne myślą zupełnie inaczej i liczą na to, że kolejny z niepokonanych zielonogórzan będzie musiał oglądać plecy duetu Adrian Miedziński, Chris Holder, Adrian Miedziński, kask czerwony. Przepraszam, Adrian Miedziński, kask niebieski w czerwonym, Holder najbliżej bandy okalającej, tor Zęgota biały, w żółtym Greg Hancock. Hancock wygra start, Miedziński przy krawężniku. Hancock jest na tej ścieżce, spogląda Miedziński, gdzie jest Amerykanin. Amerykanin już nabrał prędkości, teraz będzie chciał ściąć do krawężnika. Ciasno na wyjściu z tego drugiego łuku, pierwszego okrążenia. Hancock zamknął mu tam możliwość ataku. Adrian Miedziński, Miedziński jest pierwszy, za nim Greg Hancock, trzeci Chris Holder. Zęgota był blisko Holdera, ale nie był w stanie tutaj poradzić sobie z Australijczykiem. Teraz tracił sporo dystansu, tymczasem Australijczyk zbliża się do Grega Hancocka, spróbuje go zaatakować. Hancock tą taką ścieżką, no nie pod samym płotem, to jest tak mniej więcej 2/3 szerokości toruńskiego owalu,
No i tam rzeczywiście Amerykanin znalazł to miejsce, jedzie cały czas tamtędy i nie pozwala zbliżyć się Australijczykowi do tej punktowanej drugiej pozycji. A zwycięża po raz trzeci Adrian Miedziński. Jakby chciał powiedzieć, słuchajcie, jeśli na Grand Prix Polski w Toruniu macie zamiar dać komuś innemu kartę, dziką kartę, a nie mi, to grubo się mylicie. To chyba taka sportowa złość najwyraźniej w Adrianie Miedzińskim. Miedziński wygrywa, Hancock 2, Holder 1, bez punktu Zęgota, 4-2 dla Torunian i przewaga gospodarzy już wynosi 10 punktów. W tej chwili odrobili stratę z Zielonej Góry. Zgadzam się z Tobą, Rafał, w sensie dzikiej karty, jeżeli chodzi o turniej właśnie w Toruniu. Masz tutaj 100% racji, absolutnie jestem tego samego zdania. No i wydaje mi się, że Adrian to sobie wziął naprawdę do serca, bo te ostatnie jego występy nie były najlepsze. Brak w kadrze na drużynowy Puchar Świata był jakby uzasadniony, bo wyniki Adriana nie były najlepsze, ale to jest zawodnik, który naprawdę potrafi jechać i wydaje mi się, że tam był problem zupełnie inny, tam problem jakiś sprzętowy, dopasowanie i tak dalej. No ale dodajmy także też, że Adrian Miedziński rozpoczął ten sezon od kontuzji, on był przez długi czas poobijany, zresztą jak większość zespołu toruńskiego, ten początek naprawdę w pewnym momencie był szpital Toruń, szpital Zielona Góra, szpital Leszno, te czołowe kluby rzeczywiście. Los w tym roku Was nie oszczędza. No, nie oszczędza. No, cóż, jest to niestety wliczone w ten rodzaj sportu, w tą dyscyplinę. Aczkolwiek nie należy też tego pochwalać i robić wszystko, żeby trzeba robić wszystko, żeby tych kontuzji było jak najmniej. Ale wracając do Adriana, no jest to temat ważny, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj takich prezentów robić i mamy swoich zawodników, może trochę boję się powiedzieć gorszych, akurat w gorszym momencie, ale wydaje mi się, że jak najbardziej taka dzika karta się tutaj Adrianowi należy. Na pewno bez wątpienia jesteśmy na tak, a jeśli nawet nie Adrian, to można wybrać co najmniej 5-6 polskich zawodników, którzy absolutnie mogliby tak tutaj pojechać w Grand Prix Polski, szczególnie, że jest to Grand Prix Polski na naszym obiekcie, w naszym kraju i dla polskich kibiców, więc no, absolutnie, jeśli choćby mógłby organizatorzy cyklu Grand Prix chcą zapraszać innych zawodników, no to przecież jest Terenzano, tutaj pojechał, wczoraj pojechał Żagar, spisał się bardzo dobrze, no na przykład za tydzień jest, za dwa tygodnie jest Molila, dlaczego nie tam spróbować Dancego Worda? Absolutnie tak. Ale wracamy do rywalizacji, pewnie będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Bieg 10, rezerwa taktyczna w drużynie zielonogórskiej, to Państwo widzicie na swoich ekranach, miejsce Adama Strzelca, junior za juniora, Patryk Dudek, kask biały, jego partnerem Piotr Protasiewicz, para gospodarzy Rune Holta, kask czerwony i Michael Jensen, Uniwak Toruń. 32-22 dla gospodarzy, rozpoczęty wyścig 10. Dobry start Runego Holty. Holta przy krawężniku Protasiewicz. Holta próbuje wywieźć Protasiewicza. Protasiewicz ucieknie Holcie, a Dudek świetnie wykorzystał to pierwsze pole startowe i jest tuż za Piotrem Protasiewiczem. No ale teraz będzie miał piekielnie trudne zadanie junior z Telmetu Falubazu Zielona Góra. Jakoś tak troszeczkę nieśmiało, powoli wędrują te żółto-biało-zielone szaliki kibiców zielonogórskich, które jakby nie wierzyli w to, że Patryk Dudek jest w stanie dowieść te dwa punkty, ale się mylą, choć się na moment na drugą pozycję wyszedł Michael Jensen, teraz odpiera ten atak Patryk Dudek, jeszcze jedno okrążenie, teraz przed podłokieć Patryka Dudka Jensen, ale Dudek jest na tej niosącej ścieżce, tam powinien nabrać prędkości, wygra ten wyścig jadący w kasku żółtym Piotr Protasiewicz, a co za jego plecami walka do końca. Przegrana przez zielonogórzanina, ale radość Torunian, bo dosłownie na ostatnich metrach Jepsen Jensen wydarł te dwa punkty Patrykowi Dudkowi. 3 Protasiewicz, 2 Jensen, 1 Dudek bez punktu Rune Holta. 4-2. Drugie biegowe zwycięstwo zielonogórzan w tym spotkaniu i
Rafał? Piękny to był wyścig. Wreszcie obudził się Dudek. Widać, że ten sprzęt w odpowiednim momencie się zbiera i jakoś tutaj na tym torze można walczyć, można się ścigać. Bardzo dobrze pojechał Piotr Protasiewicz, tutaj nie dał się wypchnąć Holcie. Tu widzimy, że Holta otrzymał potężną szprycę od Dudka, co go bardzo wyhamowało i też pomogło tutaj nieco wysforować się na prowadzenie Piotrkowi. No i cóż, później znakomita akcja Jensena, który tutaj tylko i wyłącznie znajomością tego toru, zdecydowanie ładniejszą jazdą, wyprzedził Dudka, ale i tak trzeba dla juniora Falubazu tutaj ręce do klasków składać, bo pokonać równego Holtę na torze w Toruniu to dla juniora wyczyn nie lada. No właśnie, niepokojące na pewno dla toruńskich kibiców, radość dla Zielonogórzan i radość na pewno z postawy kapitana Piotra Protasiewicza, ale Rune Holta, 3 starty, 2 punkty, to nie przystoi zawodnikowi z Grand Prix. Wydawało się, że brak powołania na drużynowy Puchar Świata. Sam Rune Holta mówił o tym, że to jest już czas, by odpocząć, by przygotować się do tej drugiej części sezonu, by odbudować się fizycznie. No a tutaj się okazuje, że po tym drużynowym Pucharze Świata, po tej przerwie, po tym odpoczynku Rune Holta jest w gorszej dyspozycji niż przed. No tak, no dzisiaj taki jest speedway, no trudno wybrać dobrą drogę, ale chciałem jeszcze szybko wrócić do tego, co mieliśmy przed chwilą na monitorach i Państwo na swoich telewizorach. Ja się zastanawiam, wracając do sprawy Grand Prix, że jeżeli chodzi o widowisko i chodzi może o kibiców, ściągnięcie większej rzeszy fanów na stadion, bo to przecież po to całe to przedsięwzięcie, żeby dla nich tutaj to zorganizować. Myślę, że kibice Falubazu tą frekwencję zapewnią stuprocentowo. Pomysł Piotr Protasiewicz z dziką kartą. W Gorzowie podczas finałowego Grand Prix. A dlaczego by nie? Przenosimy się do parkingu. Ten temat jeszcze za chwilę z Rafałem tutaj omówimy. Nasi reporterzy i Emil Pulczyński. Emil Pulczyński, dzisiaj dużo mówimy o Grand Prix. Ty dopiero Grand Prix masz przed sobą, więc skupiamy się na tym, co dzieje się dziś w Toruniu. A dzieje się dużo ciekawego, dużo dobrej jazdy w wykonaniu gospodarzy. Masz okazję to obserwować. Jeszcze jeden bieg ciebie czeka, ale chyba mogłeś już coś podpatrzyć, czegoś się nauczyć. No dokładnie, bardzo fajne zawody, fajna atmosfera, naprawdę pełen stadion dzisiaj. Pierwszy raz w tym sezonie tyle ludzi przyszło. Naprawdę się jedzie świetnie przy takiej publiczności. No, tor dzisiaj jest taki sam jak na każdym meczu u nas w Toruniu. No troszkę nie mogłem opanować motocykla w swoim drugim biegu i troszkę mnie motocykl sponiewierał i przejechałem czwarty. Zmienimy troszkę teraz motocyklu i mam nadzieję, że w 12 biegu uda mi się wygrać 5-1 z kolegą. Bardzo ważny był początek w tym niezwykle istotnym meczu. To wy właśnie z Kamilem mieliście duży wkład, że od razu zaczęło iść z górki. I chyba teraz atmosfera już w drużynie toruńskiej jest bardzo spokojna, bo widzę, że wielu zawodników się uśmiecha, rozmawia między sobą. Chyba ten stres, jeżeli w ogóle wam towarzyszył, już dawno za wami. No dokładnie, wygraliśmy pierwszy bieg z bratem 5-1. No pierwsze biegi w lidze są bardzo ważne, bo byśmy przegrali 5-1. To wiadomo, koledzy by musieli już na samym początku odrabiać 4 punkty. No wygraliśmy bieg 5-1, to był nasz główny cel, mój brat na pierwszy bieg i udało się. Bardzo dziękuję za rozmowę, tyle Emil Pulczyński. Emil Pulczyński, 2 starty, 2 punkty. Będziemy jeszcze raz widzieć Emila w biegu 12. Drużyna toruńska prowadzi 34-26, 8 punktów przewagi. Wracając do tego tematu, a dlaczego by Rafał nie i dlaczego, proszę Państwa, tego nie zrobić? Ja sam byłem świadkiem, na żywo miałem tę przyjemność oglądać, jak stadion w Gorzowie Wielkopolskim wiwatował na cześć Piotra Protasiewicza od chociażby po 13 kapitalnym wyścigu w wykonaniu kapitana na co dzień Falubazu Zielona Góra. Myślę, że te animozje zielonogórsko-gorzowskie w tym przypadku nie mają miejsca. Zeszły na drugi plan, absolutnie. Bo jesteśmy w biało-czerwoni. Absolutnie. W Polsce kibice są fantastyczni, potrafią się zjednoczyć i ponad podziałami kibicować naszej reprezentacji, co no, jak widzimy, nie pozostaje bez echa, bo kibice byli kolejnym zawodnikiem, można powiedzieć, w talii trenera Cieślaka i tutaj też mają powody do satysfakcji. A co sam zainteresowany na propozycję dwóch Rafałów, by
pojechał z dziką kartą w finałowym Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim? Piotr Protasiewicz. Czy od razu pytanie od naszych komentatorów Rafała Darszynkiewicza i twojego kolegi klubowego Rafała Dobruckiego. Co ty na to, żeby gdyby była taka możliwość z dziką kartą pojechać w finałowym Grand Prix w Gorzowie? Pozdrawiam wszystkich, oczywiście Rafała przede wszystkim. I Rafał, skończ komentować, tylko się przebierz, bo bardzo nam ciebie brakuje. Bez ciebie będzie naprawdę trudno, ale wiem, że zdrowie najważniejsze, także kuruj się i wracaj do nas, to tak na początku. A jeśli chodzi o Grand Prix, to jest odległa sprawa, nie ode mnie zależy nominacja dzikiej karty. Oczywiście nie jestem juniorem, a raczej tendencja jest, żeby młodym chłopakom dawać. Oczywiście jestem w świetnej formie, jeśli bym dostał zaproszenie, to skorzystam z niego i tutaj bez dwóch zdań, bez mgnienia oka. Ale mówię, to jest melodia przyszłości, żyjemy teraz dzisiejszym meczem i najbliższymi meczami play-off, bo troszeczkę nam brakuje sił uderzenia. Brakuje sił, brakuje Rafała, to co powiedziałeś. Powiedz Piotrze, ekscytujemy się pojedynkiem o pierwsze miejsce w Ekstralidze, a z waszego punktu widzenia, jak ważna jest ta jedynka przed playoffami? To jest tylko prestiż, czy to są wymierne korzyści? Trudno mi tak trafnie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że playoffy rządzą się swoimi prawami. Tutaj czy mecz wyjazdowy pierwszy, czy rewanżowy u siebie, czy na odwrót. Jest sprawą drugorzędną. Pamiętam, jak przyjechaliśmy na rewanż w finale ligi w 2009 roku na pożarcie, a zwyciężyliśmy, także ja bym nie przykładał zbyt dużej wagi do tego. Musimy się zebrać w sobie, bo brakuje nam troszeczkę mocy takiej naprawdę, bo u siebie wygrywamy na styku, a na wyjazdach z tymi najlepszymi drużynami troszeczkę brakuje. Nie będę ich powtarzał, ale z Rafałem na początku sezonu byliśmy naprawdę potężną mocą i tego zawodnika nam brakuje. Piotrze, jeszcze króciutko na koniec, bo wszyscy się zastanawiają, skąd taka genialna twoja forma w tym sezonie. Dzisiaj też fenomenalnie. Niektórzy mówią, że ty po prostu bardzo, bardzo pracowicie przepracowałeś zimę i do tych nowych tłumików jesteś być może najlepiej przygotowany ze wszystkich polskich żużlowców. Przepracowałem zimę tak samo jak wszystkie poprzednie zimy. Dużo zmieniłem podejścia mentalnego, dużo treningu mentalnego, także pozdrawiam swoją panią psycholog, ale to nie jest tylko to, po prostu dużo ze sprzętem pracowaliśmy i trafiłem ze sprzętem, bo najlepszy zawodnik w sportach motorowych bez sprzętu jest zerem. Dokładnie tak, powodzenia w kolejnych biegach, dziękujemy. Tyle kandydat do dzikiej karty w Gorzowie, nie ma dwóch zdań. Piotr Protasiewicz do Grand Prix może awansować i pewnie o tym myśli poprzez Grand Prix Challenge. Już gotowi zawodnicy do wyjazdu wyścigu 11. My, jeśli jesteśmy przy Grand Prix, to jeszcze z kronikarskiego obowiązku. Teraz przypomnijmy wczorajsze wyniki, bo sporo o tym mówiliśmy. Andreas Jonsson punktów 17, pierwsze miejsce Henkok 15, trzeci Antonio Lindbeck 17, miejsca Polaków, piąty Hampel, siódmy Kołodziej, 13 Golob, 14 Runeholta i klasyfikacja po 6 z 11 rund. Henkok 95, Golob 22 punkty straty, trzeci jest Jarosław Hampel, czwarty Chris Holder. Miejsca pozostałych Polaków, Kołodziej 12, Holta 14. Jesteśmy 2/3 zawodów za nami. Protasiewicz, Henkok, oni dziś ciągną zespół zielonogórski. Brakuje przynajmniej tego trzeciego, nie wspomnę, że zgadzam się ze słowami tutaj Piotra Protasiewicza, że brakuje w drużynie zielonogórskiej Rafała Dobruckiego. Unibax, Adrian Miedziński, Ryan Sullivan, Michael Jebsen-Jensen, który jak gdyby zastępuje Runego Holtę. I to jest ta siła drużyny toruńskiej, że jeśli jeden z tych wielkich zawodzi, słabiej też jedzie Chris Holder, to znajduje się taki Michael Jebsen-Jensen i wypełnia tę dziurę. Tak, tylko nie zapominajmy, że Chris Holder jedzie w parze z Adrianem Miedzińskim, który dzisiaj jeszcze nie i wszystkie przegrał. Wyścigi tego duetu to są wygrane, to tak? Są wygrane, także tu nie można też w ten sposób czysto matematycznie zawodników rozliczać. Ale jest to niewątpliwie duża siła drużyny, kiedy naprawdę jadą wszyscy, bez wyjątku, również juniorzy, i to jest klucz do sukcesu, aby dzisiaj wygrywać. Nie dwie, jedna gwiazda w zespole znakomita, czy nawet dwie. Myślę, że równy skład powoduje, że drużyna ma naprawdę bardzo duży potencjał. Jeśli zielonogórzanie chcą tutaj do końca, a chcą, bo zapewnia o tym kapitan Piotr Protasiewicz, powalczyć o końcowy sukces, powalczyć o tę
prestiżową jedynkę i tą przewagę bezsprzecznie, to trzeba powiedzieć, przed play-offem nad drużyną toruńską, jeśli Zielonogórzanie by tutaj na Moto Arenie wygrali, to muszą odrabiać te straty. W poprzednim wyścigu odrobili 2 z 10 punktów. Zostało jeszcze 8. Teraz ze strony zielonogórskiej para Jonas Davidson, kask biały, kask żółty Greg Hancock. Natomiast gospodarze piekielnie mocne. Niepokonany Adrian Miedziński i w kasku czerwonym ten, który już odnalazł te zwycięstwa dziś na Moto Arenie, Ryan Sullivan. No i wydaje się, że można powiedzieć, taki decydujący o losach tego spotkania może być to wyścig. Ewentualny triumf gospodarzy chyba już troszeczkę ujdzie wtedy powietrze z drużyny zielonogórskiej. No jest to ważny wyścig, ale jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. 4 okrążenia, Miedziński, Davidson, Sullivan, Hancock, 11 wyścig, Metrówki, Max, Stelmet, Malubas, taśma w górę, Miedziński wygrywa start. Ale zamknięty jest Ryan Sullivan, pierwszy łuk, Sullivan zamknięty, jest ostatni, prowadzi Miedziński, teraz atakuje skutecznie trzecią pozycję, na której jechał Davidson Sullivan, Sullivan jest już trzeci, a Hancock marzy o tym, by znaleźć sposób na Adriana Miedzińskiego, nie zostawił tam miejsca przy krawężniku zielonogórzaninowi Adrian Miedziński. No kapitalnie dziś dysponowany jest Miedziński, naprawdę on jest niezwykle szybki i po prostu jest zdeterminowany do tego, by pokazać wszystkim, że ja jestem tutaj królem tego toru i wracam do wielkiej formy. To ja, Adrian Miedziński, to mnie należy się dzika karta na Grand Prix Polski. Adrian Miedziński, jakby chciał jeszcze szybciej pojechać, pokonuje w świetnym stylu teraz Grega Hancocka. Hancock obejrzał się, gdzie jest Sullivan. No i wyścig kończy się zwycięstwem gospodarzy 4-2, a Miedziński jest tutaj dzisiaj królem Moto Areny. Czwarty start i czwarte zwycięstwo w stylu. No, w stylu takim, że czapki z głów i ta owacja na stojąco od kibiców toruńskich jest jak najbardziej zasłużona. Miedziński 3, Hancock 2, 1 punkt Ryana Sullivana, bez punktu Jonas Davidson, 4-2 dla gospodarzy. No już są bardzo blisko punktu bonusowego, 38, potrzebują 41. No a jeszcze 4 wyścigi, prowadzą 38 do 28. Rewelacyjnie prezentuje nam się Adrian Miedziński. Widać, że on nawet nie szuka gdzieś jakichś ścieżek szybkich na tym torze, bo w każdym fragmencie tego toru jest bardzo szybki. Tutaj Greg Hancock, o ile mogę mu wypomnieć jakieś błędy, oczywiście z wielkim szacunkiem na tego zawodnika, wydaje mi się, że tutaj popełnił błąd, bo powinien bardzo dobrze się tamten łuk napędził po szerokim i myślę, że tutaj miał to powtórzyć i być może nabrałby takiej szybkości, żeby nawiązać walkę z Adrianem, ale podkreślam też, że Adrian jest tutaj dzisiaj, wydaje mi się, poza konkurencją, jest bardzo szybki. Jeszcze rozmowa z Sławomirem Kryjomem, menedżerem, jakieś wskazówki ewentualnie dla pozostałych zawodników, albo już ustalenie pola startowego na 15 wyścig. Być może. Bieg 12. Dudek jakby odnalazł się. Chwaliliśmy go po jego wyścigu, kiedy jechał jako rezerwa taktyczna w miejsce Adama Strzelca. On w kasku białym i Andreas Jonsson. No i to znowu będziemy tutaj mówić o tym przy tej 10-punktowej przewadze drużyny toruńskiej, że to musi gdzieś się znaleźć ten punkt zaczepienia. Zielonogórzanie teraz każdy wyścig to już jest niemalże wyścig ostatniej szansy, jeśli chcą tutaj co najmniej zremisować, bo ten, przypomnijmy jeszcze raz, że remis dałby drużynie zielonogórskiej pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Para gospodarzy, Emil Pulczyński, kask niebieski, on potrafi wystartować, będzie pomiędzy dwójką zielonogórzan i to on może tutaj rozdawać karty. A czwarte pole startowe dla Runego Holty, no dziś te dwa punkty, no na pewno zaciemniają troszeczkę obraz możliwości Runego Holty. To wystarczy jeden wyścig i to o czym wielokrotnie tutaj, Rafał, mówisz. Ekstraliga to jest taki poziom, że możesz 3 razy przejechać trzeci, raz ostatni nawet, a potem w kapitalnym stylu wygrać z najlepszymi tego spotkania. No to jest trudniejsze na pewno zadanie, aczkolwiek wracając do wyścigu, który przed nami, jeżeli Falubas chce
zdobywać punkty w komplecie w każdym wyścigu, no to tylko teraz, bo wydaje się, że jest to w tym momencie najsłabsza drużyna, najsłabsza para drużyny torulińskiej, więc myślę, że tutaj para Dudek-Andreas Jonsson powinna teoretycznie przywieźć komplet punktów. Teoretycznie Dudek, kask biały, Stelmet Palubas. Kask niebieski, Emil Pulczyński, Univac Toruń. Kask żółty, Andreas Jonsson, Stelmet Palubas. Kask czerwony, Rune Holta, Univac. Tak, ma w górę wygrany start przez dwójkę zielonogórzan. Oni wygrywają zdecydowanie start, ale teraz błąd popełnił, gdzieś zahaczył o krawężnik Patryk Dudek. No i to wybiło go na tyle z rytmu, że nie miał szans, by utrzymać tę drugą pozycję. Spadł na ostatnie miejsce, a kapitalnie to wszystko wyglądało dla zielonogórskiej drużyny, ale teraz upada na tor w kasku czerwonym Rune Holta. Jakiś błąd. Myślę, że jest to tutaj ten fragment toru, bo to są te same miejsca, gdzie gdzieś wyskoczył w powietrze Dudek. Teraz nie opanował motocykla Rune Holta i wydaje mi się, że te ujęcia, które mieliśmy z parkingu, gdzie Adrian Miedziński wskazywał coś swojemu kierownikowi, wskazywał właśnie na to miejsce na torze i chyba jest tam jakiś problem. Nawierzchnia jest tam być może bardzo miękka albo powstała już jakaś kolejna. Na całe szczęście o własnych siłach szybko wrócił do parkingu Rune Holta, ale najgorzej chyba dla Torunian i dla całego zespołu ucierpiała lewa ręka, bo łapie się za nadgarstek, a wiemy doskonale, że te nadgarstki Runego Holta to jest największa bolączka. Popatrzmy jeszcze raz, to jest sytuacja Runego Holty. Ależ tutaj przytomnością umysłu Emil Pulczyński się wykazał, bo naprawdę opanował tutaj sytuację. No nie zrobił nic wielkiego, aczkolwiek odruchowo mógł zamknąć gaz, czego nie zrobił. I dzięki temu Rune Holta będzie musiał mu chyba postawić dużą herbatę. No oczywiście decyzja sędziego Wojciecha Grodzkiego nie mogła być inna. O właśnie, to Rafał, na to zwróciłeś uwagę. Mówił o tym, bo nie wiedzieliśmy na początku, czego dotyczy ta rozmowa Adriana Miedzińskiego. Teraz Rune Holta jeszcze raz pokazuje to miejsce. Teraz na tor wyszedł tak, że mówimy Państwu o tym, co poza kadrem, bo jesteśmy w parkingu poza kadrem. Wyszedł na tor i Jan Zombik i Sławomir Kryjom. Wyszedł tam także, o właśnie, to jest to miejsce, kiedy spoglądali na to, co jest na torze. Jest tam nasz reporter, także Sebastian Parfianowicz, wychodzi Ryan Sullivan. No stało się to niebezpieczne. Jakieś takie wilcze doły pojawiają się w tym roku na torach. Oczywiście tak. W Szwecji też. Damian Baliński, pozdrawiamy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i jak najszybszego na tor. Czekamy na zresztą wszystkich kontuzjowanych, kiedy wyjadą ponownie na tor w pełni sił. Tam też pojawiła się dziura, ale tej nie widać, a ta w Szwecji była ogromna. Tak, rzeczywiście i to wydaje mi się, że to tory w zeszłym roku na pewno były dużo gorsze niż w tym i tutaj duży ukłon i szacunek dla i zawodników, że po pierwsze zwracają na to uwagę i dla działaczy, którzy mam nadzieję jakoś tutaj reagują. Widziałem, że tam coś próbowano naprawić z tym fragmentem toru. No cóż, problem jest tego rodzaju, że motocykle w tym roku są nieco trudniejsze w prowadzeniu i należy w takich momentach właśnie jak tutaj mieliśmy z wyjścia z łuku, gdzie zawodnicy wypuszczają już motocykle, próbują, żeby już jechać koło w koło prostym motocyklem, dociążają też tylne koło, chcąc nabrać jak najszybciej prędkości i takie mankamenty się zdarzają. Po prostu motocykl w tym roku z pewnych powodów, o których już nie chcę wspominać, staje się nieco bardziej wyrywny i no trzeba na to niestety zwracać uwagę. To jest kwestia czasu, przyzwyczajenia się, rozumiem, że każdy następny wyścig, każdy następny trening, każda następna taka dość niebezpieczna sytuacja to jest wyciąganie wniosków, przyzwyczajenie się do tego. No tak, no na pewno z biegiem czasu to zawodnicy będą mieli we krwi, a dzisiaj jednak trzeba cały czas o tym myśleć, koncentrować, póki nie nabierze się takiego nawyku, co jest na pewno trudne. Aczkolwiek no takie i inne bywają problemy, no szkoda, że musimy się z nimi zmagać, aczkolwiek no wydaje mi się, że to jest temat na inną rozmowę.
Osamotniony Emil Pulczyński. Ja wielokrotnie zwracam uwagę na to, że tacy młodzi zawodnicy właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie mają nic do stracenia, są właśnie na tyle zmobilizowani, ale też bez jakiejś tam wielkiej presji, że potrafią poradzić sobie z najlepszymi zawodnikami na świecie. Wielokrotnie mieliśmy takie przykłady, że właśnie ten junior skazywany na porażkę, no bo teoretycznie rzecz biorąc, popatrzmy tutaj na papierze, ten wyścig powinien wygrać Andreas Jonsson, a walkę o drugą pozycję powinni stoczyć Patryk Dudek i Emil Pulczyński. Cały stadion dopinguje Emila Pulczyńskiego. No i co? Stawiamy na Emila Pulczyńskiego, czy jednak na Zielonogórzan? No dzisiaj żużel jest tak nieprzewidywalny, niesamowicie, że trudno coś prognozować. Na pewno taka sytuacja byłaby bardziej możliwa kilka ładnych lat temu, gdzie jednak można było zawsze wyselekcjonować tych zawodników, którzy pewną określoną ściśle ilość punktów zrobią. Natomiast dzisiaj sprzęt jest tak wyrównany, że może się wszystko wydarzyć, także w tym wyścigu. Drugie podejście biegu 12. Biały Dudek, niebieski Emil Pulczyński, w żółtym Andreas Jonsson i Emil Pulczyński wygrywa start i jest na czele stawki przed dwójką Zielonogórzan. A więc jeśli Zielonogórzanie marzyli tutaj o tym, by odrobić aż 4 punkty, bo pewnie takie marzenia mieli, o na to mogli liczyć, no to muszą obejść się smakiem, bo Emil Pulczyński tutaj nie pozostawia złudzeń i Andreasowi Jonssonowi, a także Patrykowi Dudkowi, choć Andreas Jonsson teraz blisko już za Emilem Pulczyńskim, popełnił jednak jakiś błąd, znów wybity troszeczkę z rytmu, no i proszę, ten młodziutki 19-latek być może podzieli go od tego triumfu i jedno okrążenie toru na toruńskiej Moto Arenie sprawi tutaj lanie wczorajszemu triumfatorowi Sterenzano Andreasowi Jonssonowi. A co to oznacza? A to oznacza już tyle, że punkt bonusowy będzie coraz bliżej i zwycięstwo drużyny toruńskiej, bowiem Emil Pulczyński, wygrywając wyścig 12 przed Andreasem Jonssonem i Patrykiem Dudkiem. Przypomnijmy, że po upadku z powtórki wyścigu 12 został wykluczony Rune Holta, runda honorowa Emila Pulczyńskiego. Ten wyścig kończy się remisem 3-3. No i po tym 12 wyścigu drużyna toruńska prowadzi już z falubazem Zielona Góra 41-31. No i jest bardzo, bardzo, bardzo blisko nie tylko zwycięstwa, ale także właśnie tego wspomnianego przeze mnie punktu bonusowego. Wykrakałem? No pewnie tak wykrakałeś, ale mówiliśmy właśnie w tym momencie, że może się wszystko wydarzyć i tutaj żaden junior przy dobrym sprzęcie nigdy nie stoi na straconej pozycji. Także Emil tutaj doskonale to nam przypieczętował i udowodnił, że dzisiaj junior, dysponując dobrym, szybkim sprzętem, może wygrać nawet ze zwycięzcą wczorajszego Grand Prix. Dokładnie tak się stało w przypadku Emila Pulczyńskiego. No i teraz się tak zastanawiam, co mogą jeszcze zrobić Zielonogórzanie. Sięgają po to bohater ostatnich kilkudziesięciu sekund na Moto Arenie. Mariana Rozego, Emil Pulczyński, zwycięzca. 4 punkty, 5 punktów muszą zdobyć jeszcze w 3 wyścigach torunianie, by zapewnić sobie pierwsze miejsce po rundzie play-off i sprawić, że to oni pojadą za tydzień do Wrocławia, a Zielonogórzanie pojadą do Rzeszowa. Wiemy, że ta trzecia para, będą tworzyć ją to już od dłuższego czasu, wiemy, Unia Leszno i z Kejną Stal Gorzów Wielkopolski, ale w czwartek dowiemy się, gdzie odbędzie się pierwsze spotkanie. Czy pierwsze będzie w Gorzowie Wielkopolskim, czy też pierwsze odbędzie się w Lesznie. Zielonogórzanie szukają ciągle możliwości odrobienia tych strat. 10 punktów. Dużo, ale nie wszystko jeszcze stracone. Rezerwa taktyczna. Miejsce Grzegorza Zęgoty, Greg Hancock. W wyścigu 13. W parze z Piotrem Protasiewiczem. No i znowu
wyścig, o którym możemy powiedzieć, każdy może wygrać z każdym, prawda? Jensen pokazał dziś świetny speedway. Holder, jak gdyby w cieniu wyraźnie Adriana Miedzińskiego, ale najlepszy asystent w ekipie Jana Zombika. Tak, zastanawia mnie ta postawa Holdera, bo nie jest dzisiaj tak szybki, tak błyskotliwy, jak nas przyzwyczaił. Być może ten syndrom, o którym mówiłeś na samym początku naszej relacji, o wczorajszym Grand Prix, zmęczeniu być może jakimś lekkim, więc być może to jest też przyczyną, bo przecież Holder tutaj w Toruniu nie zwykł przegrywać. Zobaczymy, jak będzie w wyścigu 13, bo w tym 13 wyścigu Torunianie już mogą postawić kropkę na D. Wygrywając 5-1 będą mieli punktów 46 i będzie już wszystko jasne, jeśli chodzi o triumfatora rundy zasadniczej. Jensen, Hancock, Holder, Protasiewicz. 13 wyścig dnia, decydujący. Jensen wygrywa start z Hancockiem, Protasiewicz szeroko nabierze prędkości. Zielonogórzanie za młodziutkim Duńczykiem. Duńczyk na czele stawki, zamknięty na ostatniej pozycji Chris Holder. Jensen, Protasiewicz teraz wepnie się pod Duńczyka, wybił z rytmu Jensena, próbuje to wykorzystać Greg Hancock. Hancock czy Jensen? Zamknie tutaj wejście w ten drugi łuk drugiego okrążenia Jensen. Nie zostawił tam miejsca Hancockowi. Hancock nie jest tak szybki jak w pierwszej fazie tych zawodów. Protasiewicz ucieka. Walka o trzecią pozycję. Teraz próbuje atakować Hancocka Holder. Jak na razie jeszcze bezskutecznie, ale spogląda z niepokojem na swój motocykl Amerykanin. Zielonogórzanie mogą wygrać ten wyścig 4-2, ale jeśli marzą o triumfie, o pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej, powinni ten wyścig wygrać 5-1, ale uniemożliwia im ten młodziutki Duńczyk, który z meczu na mecz spisuje się w barwach toruńskich aniołów coraz lepiej. Bieg 13, triumf Piotra Protasiewicza. 2 punkty i chyba na wagę, chyba jednak na wagę zwycięstwa drużyny toruńskiej w tym spotkaniu Michaela Jebsena Jensena. 1 punkt Hancocka, bez punktu Holder, 4-2 dla Zielonogórzan i przed wyścigami nominowanymi Unibax prowadzi 43-35. 8 punktów. No i co? No możemy powiedzieć jasno. 2 ostatnie wyścigi Zielonogórzanie muszą wygrać podwójnie, by zremisować to spotkanie, a co za tym idzie, wygrać rundę zasadniczą. Piekielnie trudne zadanie, ale nie takie rzeczy w żużlu się zdarzały. Piekielnie trudne, tym bardziej, że limit wykorzystanych rezerw taktycznych chyba już za nami, więc będzie tutaj niezwykle trudno. O ile tu jestem spokojny o Piotra Protasiewicza, który znakomicie poradził sobie, widzimy tutaj właśnie ten moment. Bardzo szybki Piotr jest dzisiaj na przestrzeni całych zawodów. Gdzieś tam w międzyczasie zgubił bodajże 2 oczka, ale w pozostałych 4 wyścigach był nie do złapania, więc jakieś tam poszły korekty chyba w sprzęcie. Jest znowu bardzo szybki. Tak niepokoi troszeczkę postawa Grega Hancocka, który jakby tutaj z okrążenia na okrążenie słabł nieco motocykl Amerykanina. Być może nie rozpędzał już się tak dobrze jak wcześniej. Także wszystko przed nami, nie można jeszcze tutaj skreślać szans falubazu. No i ciekawy jestem, zaraz zobaczymy dorobek punktowy po 13 wyścigach i będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądać będzie skład wyścigów nominowanych. Jeśli chodzi o Zielonogórzan, sprawa jest tutaj prosta. Piotr Protasiewicz i Greg Hancock pojadą w wyścigu 15. Oni już mają wykorzystane 5 startów. Jechali jako rezerwa taktyczna, więc to jest 15 wyścig. Andreas Jonsson w biegu 14. Jego na pewno stać bez wątpienia na to, by wygrać wyścig. Absolutnie. Teraz pytanie, na kogo postawi Marek Cieślak? Czy Patryk Dudek, licząc na to, że powtórzy start, bo spoglądam teraz na pola startowe z pierwszego pola w wyścigu 12 z pierwszej odsłony, bo wtedy musiałby Patryk Dudek pojechać w kasku żółtym. No i szukać takiej szansy. Jeśli chodzi o Torunian, tutaj jest możliwość roszady. Miedziński, Sullivan, bieg 15. Ja nie wiem, czy jednak Sławomir Kryjom z Janem Zombikiem nie zdecydują, by z Sullivana, ewentualnie z Pulczyńskim, ewentualnie z Holderem, bardziej stawiałbym na taką sytuację, puścić w wyścigu 14 i rozstrzygnąć już ten mecz. Tak, no na pewno byłaby to już sprawa zamknięta.
trudno powiedzieć, co zrobi menadżer. Ale zaraz będziemy słyszeć, jaki będzie skład wyścigów nominowanych, jeśli chodzi o Zielonogórzan, bo już tam do budki, do rozmowy z arbitrem zmierzał, ja tak myślę, mi się tak wydawało, Piotr Kuźniak, ale jednak nie. Że absolutnie czas teraz jest na Andreasa Janssona, który jeszcze dzisiaj nie wygrał, a powinien. Od dłuższego czasu doskonale prezentował się Szwed i wydaje mi się, że tutaj powinien on załatwić sprawę. O tyle bieg też 15 będzie bardzo ciekawy, ponieważ startuje tam Tomasz Miedziński. A więc tak, biegi nominowane 14, kask czerwony Ryan Sullivan, w niebieskim Chris Holden. Bieg 15, czerwony Adrian Miedziński i w niebieskim Mikael Jebsen-Jensen. Dziękuję. No i potwierdza nasze przypuszczenia kierownik drużyny toruńskiej. Teraz czas na Piotra Kuźniaka. W 14 żółtym Jansson. W białym Zęgota. Tak, w 15 Hancock żółtym. Protasiewicz biały. Dziękuję. Grzegorz Zęgota? No, zaskakująca decyzja kierownictwa drużyny zielonogórskiej. Wydawało nam się, że może Patryk Dudek. No, ale Marek Cieślak, czapki z głów, jeśli chodzi o moment wyboru różnych roszad taktycznych, być może poczuł, że to właśnie ten moment dla Grzegorza Zęgoty. Potrafi Grzegorz świetnie wystartować. Trzecie pole. Założenie, że Jansson ucieknie, a Grzegorz Zęgota poradzi sobie z Holderem i z Sullivanem? No, o ile Zęgi jest bardzo szybki ze startu, tak tej szybkości brakuje później na dystansie. Być może też on jeszcze niewjeżdżony przecież dopiero co po dłużej. Z Grześkiem przed tym meczem kontuzji. Mówi, że brakuje mu startów. Gdzieś te starty uciekają, próbował pojechać w sobotę, wczoraj w lidze niemieckiej, ale ze względu na pogodę odwołane, no i sam trening to jest mało, a to jest, przypomnijmy jeszcze raz, to jest dopiero czwarty mecz Grześka Zęgoty. Walka o coś po tej ciężkiej kontuzji. Tak, więc i tak wydaje mi się, że jest jego zdobycz, no może nie zadowalająca, ale nie można mieć też do tego chłopaka pretensji. No, dysponuje Faluba z taką siłą rażenia, jaką dysponuje. I trzeba tutaj chłopakowi też pomóc. Być może stąd ta decyzja trenera, aby dać szansę Zęgiemu na kolejny start. No zobaczymy. Być może Grzegorz Zęgota, jeśli mógł w 12 wyścigu skazywany na pożarcie Emil Pulczyński pokonać i Andreasa Janssona, i Patryka Dudka, to dlaczego Grzegorz Zęgota nie miałby przyjechać przed Ryanem Sullivanem i Chrisem Holderem? Jeśli chodzi o Holdera, mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, ale Sullivan dziś poza jedną wpadką naprawdę jeździ jak na lidera i kapitana drużyny toruńskich Aniołów przystało. Andreas Jansson, przypomnijmy, 43 punkty w dorobku Unibaksu Toruń, 35 Zielonogórzan, pierwszy mecz w Zielonej Górze na inaugurację, kiedy torunianie przyjechali do Winnego Grodu bez Runego Holty, bez Michaela Jebsena-Jensena, przegrali wtedy tylko 40-50, choć wielu było takich, którzy skazywali na bardzo wysoką porażkę na torze przy ulicy Wrocławskiej. No, bliscy są torunianie wygrania meczu za 3 punkty, a to oznacza triumf po rundzie zasadniczej i przystępowanie do każdego meczu podczas kolejnych rund play-off w pozycji tej wyższej, czyli rewanżu u siebie. Chris Holder na motocyklu, którego jak widać nie używał jeszcze dzisiaj. Zupełnie świeży ten motocykl i po półrubnym starcie Australijczyka widać było, że zupełnie inaczej ten motocykl się zachowuje. Wyrywa do przodu i jest tutaj znacząca różnica względem tego chyba poprzedniego, z którego na pewno Chris Pinie mógł być zadowolony.
Od krawężnika Andreas Jonsson, Stelmet Falubas, Zielona Góra, kask żółty, w kasku czerwonym Ryan Sullivan, Unibax Toruń, kask biały, Grzegorz Zęgota, Stelmet Falubas i Chris Holder, kask niebieski, najbliżej bandy okalającej Mota Arenę. Jeszcze Torunianie odjeżdżają od taśmy startowej. No, nie ma możliwości, by stosować jokera w meczu ligowym. Kiedyś taka była, teraz już zanikano takiej możliwości. No i ciekawy jestem, czy to ten odjazd od taśmy startowej w przypadku dwójki toruńskich Australijczyków oznaczał taką próbę nerwów z zielonogórzanami, czy też po prostu obaj stwierdzili, że jeszcze na chwilę odjadą. Jonsson, Sullivan, Zęgota, Holder. Czy to decydujący moment tego meczu? Wydaje się po tym, jak zawodnicy wyszli spod taśmy, że właśnie tak, bowiem pierwszy jest Ryan Sullivan, za nim walka o drugą pozycję, jeden i drugi nie odpuszcza, więc Jonsson i Holder, tam było bark, był kontakt pomiędzy tą dwójką, na całe szczęście obaj utrzymali się na motocyklu, teraz odpłaca Holder Jonssonowi, wyprzedza go, bo znów po takim bezpardonowym ataku na podwójnym prowadzeniu Torunianie. No jeśli tak zakończy się ten wyścig, to będzie już wszystko w Speedway Ekstralidze. No poza tym, kto będzie gospodarzem meczu pierwszej rundy playoff Leszno czy Gorzów, pierwszego meczu, jasne, bowiem będziemy mieli triumfatora tego meczu, a triumf w tym meczu, której z drużyn oznaczał triumf po rundzie zasadniczej. Najlepszą drużyną sezonu zasadniczego w Speedway Ekstralidze Unibax Toruń po wygraniu wyścigu numer 14 przez Ryana Sullivana i Chrisa Holdera Torunianie wygrywają ten bieg 5-1, a w meczu prowadzą 48-34 i nikt nie jest w stanie odebrać toruńskim aniołom pierwszej pozycji przed rundą playoff. Torunianie z wrocławianami, zielonogórzanie z rzeszowianami, leszczynianie z gorzowianami. Takie będą pierwsze pary playoff. I co najważniejsze, nikt nie stoi tutaj pod ścianą i wszyscy, nawet te drużyny z tego dołu, nazwijmy to tabeli, mają swoją szansę. Pamiętamy mecz Falubazu ze Stalą Rzeszów, gdzie no wcale faworyt nie był tutaj aż tak błyskotliwy i szybki. I potwierdza się ta reguła, że wszystko może się wydarzyć. Ale chciałbym powiedzieć też, że myślę, że nie ma tutaj jakiejś tragedii, czy tutaj jakichś olbrzymich powodów do niepokoju. Na pewno trzeba przepracować ten okres, który pozostał do tych najważniejszych meczy w sezonie. I przy analizując ten dorobki punktowe poszczególnych zawodników, trzeba powiedzieć tak, że Falubas dzisiaj z Andreasem Jonssonem, powiedzmy, no w połowie, ponieważ na pewno przy tym zawodniku spodziewaliśmy się większej zdobyczy punktowej i zakładając, że Andreas pojechałby dzisiaj, oczywiście jest to wróżenie, tak, no w tej chwili wróżenie z fusów, tak, aczkolwiek możemy sobie w tej chwili troszeczkę na to pozwolić, pojawiłby na swoim poziomie, mecz wyglądałby zupełnie inaczej i jest to tutaj w tym całym programie, który mamy przed sobą, sytuacja rażąca, która tutaj jakby nie pasuje, o ile można było się spodziewać zdobyczy poszczególnych zawodników. Miało być trzech muszkieterów, a jest natomiast, tylko dwóch. Natomiast tutaj na pewno przy nazwisku Andreasa brakuje jeszcze kilku punktów, także nie rozrywałbym tutaj szat nad tym wynikiem, bo... Ale ja Ci, Rafał, chcę zadać jeszcze jedno pytanie. Na ile psychologiczne znaczenie ma taka wygrana Unibaxu w perspektywie tych meczów decydujących? No, wielu jest takich, którzy typują finał Unibax Falubas. Znaczy tak, pamiętacie o tym, wyjeżdżając na to? Wydaje mi się, że indywidualna sprawa jakoś zawodnika. Niektórych to deprymuje, niektórym to pomaga. Tak więc trudno to powiedzieć, aczkolwiek na pewno jest to jakiś plus. Dzisiaj morale zawodników Apatora na pewno wzrosło, aczkolwiek no, też znam to z doświadczenia. Zawsze drużyna Falubazu atakowała, jak ja to nazywam, z partyzanta. Nigdy z górnej półki. I
Czyli lepiej być za plecami tych najlepszych. Tak, także Zielonogórzani będą za ich plecami. Może drugiej to pozycji. Zadziałać i tym razem. No zobaczymy, jak to będzie. I jedno jest pewne, że chcemy zobaczyć teraz kapitalny żużel na zakończenie tego spotkania. Dwóch najlepszych drużyn sezonu zasadniczego Speedway Ekstraligi w roku 2011. Niepokonany dziś na toruńskiej motoarenie. W kasku czerwonym Adrian Miedziński z pierwszego pola. Po swej prawej ręce będzie miał Grega Hancocka. Już dziś Amerykaninowi plecy pokazywał. Niesamowity po raz kolejny młodziutki Duńczyk Michael Jensen w kasku niebieskim i w kasku białym. Najsilniejszy punkt Zielonogórzan Piotr Protasiewicz, wyścig 15 rozpoczęty. Miedziński przy krawężniku świetnie ze startu, napędzają się po zewnętrznej Zielonogórzanie. No ale mają ogromną zdradę na wyjściu z tego pierwszego łuku do Adriana Miedzińskiego. Ale świetnie jest spasowany dziś, piekielnie szybki Adrian Miedziński. On wygrał start. Wydawało się, że obaj Zielonogórzanie znajdują się na tym najlepszym torze jazdy, kiedy na tej ścieżce nabiorą najwięcej prędkości i będą w stanie na drugim łuku pierwszego okrążenia zaatakować Adriana Miedzińskiego, no ale ten dziś nie pozostawia złudzeń. Jeśli ktoś chciałby przekonać włodarzy Grand Prix do tego, że Adrian Miedziński powinien dostać dziką kartę na Grand Prix Polski w Toruniu, to już za niespełna 4 tygodnie, to powinien nagrać te 5 wyścigów i wysłać gdzie trzeba. Wysłać gdzie trzeba, dokładnie tak. Myślę, że toruńscy kibice, a nie tylko toruńscy kibice, myślę, że polscy kibice powinni to zrobić jak najszybciej. Adrian Miedziński, czapki z głów, bohater dzisiejszego spotkania. W takim meczu, Rafał, 15 punktów i to jak 18 stylu, punktów. To jest coś, prawda? Absolutnie tak i trzeba powiedzieć, że o ile można mówić w ten sposób, z dużą łatwością Adrian tutaj ogrywał wszystkich zawodników, przeciwników. Fantastycznie prezentował się na torze i cóż, no myślę, że tutaj więcej komentarza nie potrzeba. Miedziński przed Protasiewiczem, Hancockiem i Jensenem 3-3 na zakończenie tego spotkania i ostatecznie Uniwax Toruń wygrywa ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 51-39. Nie tylko Torunianie wygrywają ten mecz, ale inkasują także punkt bonusowy, więc kończą sezon zasadniczy z dorobkiem punktów 29. Ale jeszcze kilka słów na temat tego wyścigu 15. Popatrzmy, jak on się rozegra. No, scenariusz mniej więcej cały taki sam. Adrian, tak jak już mówiłem wcześniej, nie szuka tutaj gdzieś ścieżek, chociaż tu bardzo umiejętnie pojechał po krawężniku, nawet tą kolejnę, którą wcześniej wskazywał swojemu kierownikowi, wykorzystał doskonale. Zaraz będziemy mogli to jeszcze raz zobaczyć. Już przytrzymał tutaj, widzieliśmy uważnie, bardzo uważnie motocykl. Prostym motorem przejeżdżając przez tą kolejnę zyskał jeszcze kilka czy kilkanaście centymetrów. No i cóż, z dużym luzem, z przewagą nad szybkim, trzeba powiedzieć, Piotrem Protasiewiczem oraz Gregiem Hancockiem, który jakieś, wydaje mi się, miał kłopoty w czasie już poprzedniego wyścigu. Ten motocykl ewidentnie z biegiem dystansu słab, więc myślę, że jest tam jakiś problem. Tak więc zasłużone, jak widzimy, zwycięstwo Apatora Toru. 51 to Uniwaksu, dokładnie tak. 51-39 dla drużyny toruńskiej. Zwycięstwo w meczu na szczycie, wyraźne, po walce, no, w zielonogórskim zespole naprawdę zabrakło no, tego trzeciego przynajmniej zawodnika. Tę rolę pełnił przez drugi czas Andreas Jonsson i dziś no, właśnie ten, ja zawsze będę zadawał to pytanie. Czy nie ma tego właśnie, że ta adrenalina podczas tego Grand Prix jest, notabene adrenalina, jest bardzo wysoka i potem dziś schodzi powietrze z zawodnika i trudno jest wskoczyć znowu na ten wysoki poziom, bo ten poziom naprawdę w tych meczach naszej Speedway Ekstraligi nierzadko jest znacznie wyższy niż w turniejach Grand Prix. A jeśli chodzi o Grand Prix i ten najwyższy poziom, to z bohaterem teraz słów kilka tego spotkania. Adrian Miedziński, 5 startów, 5 zwycięstw, 15 punktów.
On ojcem zwycięstwa Unibaxu i wygranej w rundzie zasadniczej zespołu z Torunia. Jeżeli mówiliśmy o tym, że lepszego scenariusza finału rundy zasadniczej Speedway Ekstraligi nie wymyśliłby Hitchcock, no to trzymając się tego filmowego słownictwa, ty, Adrian, dzisiaj odegrałeś oscarową rolę, 15 punktów, rewelacyjny start, brak słów. Cieszę się bardzo z tego, naprawdę bardzo zmotywowany byłem przed tym meczem, bardzo mi zależało, by pojechać dobrze, zresztą obiecałem w klubie i kibicom, że postaram się uporać do końca lipca z moimi problemami i zaprezentować dobrze, bo wiedziałem, że na to mnie stać, tylko strasznie się pogubiłem, bardzo naprawdę. Ten sezon był dla mnie ciężki i szkoda, że teraz, a dobrze, że w ogóle, bo wiadomo, odpadły mi wszystkie eliminacje, no ale na jednym roku życie się nie kończy, więc będę robił wszystko w playoffach, trzymać jak najwyższą formę. Mówiłeś o tym, że to były trudne momenty za tobą. W jednym z ostatnich wywiadów zdradziłeś, że chyba znalazłeś przyczynę niepowodzenia. Nie do końca chciałeś powiedzieć, co to jest. To była sprawa sprzętowa. Czy teraz możesz zdradzić, co zawiniło najbardziej? Na pewno tego nie zdradzę. To zostanie moją tajemnicą. Ale sprzęt? Na pewno sprzęt i były pewne rzeczy zmienione. Oczywiście podejście mentalne też. Tu podziękowanie dla prezesa Wojtka Stępnickiego, który również mi zorganizował pomoc psychologiczną. Uczęszczałem takie spotkania, aby uwierzyć z powrotem w siebie, bo nie ukrywam, że miałem taki moment, że już naprawdę wszystko mi było obojętne, ale na szczęście udało się zebrać tą siłę, wolę walki, żeby wrócić. I to chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, czy Adrian Miedziński zasługuje na dziką kartę Grand Prix tutaj w Toruniu. To się działo gdzieś w głowie? Ja byłem skoncentrowany tylko na tym spotkaniu, a czy działo się w głowie? Na pewno moja dyspozycja przed tym spotkaniem może nie była wyborna, ale nie zawsze dzikie karty dostawali najlepsi zawodnicy, będący w najlepszej formie w danym okresie, bo jak było Grand Prix w Lesznie, to ja przed tym Grand Prix wygrałem złoty kask chwilę, więc też mogło być inaczej. Na pewno Grand Prix jest w Polsce i uważam, że polski zawodnik powinien mieć dziką kartę, bez względu czy bym był to ja, czy ktoś inny, trzeba dawać Polakom szansę, a to, że jesteśmy najlepsi na świecie, uważam, że to nie jest powodem do karcenia nas. Adrianie, oby tak do końca, gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, wracamy do dwóch Rafałów. I my z Adrianem Miedzińskim oczywiście się zgadzamy. Tutaj to nie pozostawiamy żadnych złudzeń. Jeśli Grand Prix w Polsce, to dzika karta dla Polaka. Absolutnie tak. Ja się teraz ciebie, Rafał, zapytam o taką rzecz. Za chwilę zobaczymy, widzimy bohatera tego spotkania, Adriana Miedzińskiego, wraz z ojcem Stanisławem, który gratuluje synowi świetnego występu. No i teraz tak, przebudził się Adrian Miedziński, zniżkę formy ma Holta, świetnie jeździ Jensen. No wydaje się, że po tym, co dziś tutaj pokazali Torunianie, to jest to zespół poza zasięgiem na playoff. No ja... No popatrz no, na ten dorobek punktowy. Miedziński to jest, jeśli trzymać się takiego zaproponowanego przez Piotra Protasiewicza określenia nowy Piotr Protasiewicz, to mamy nowego Adriana Miedzińskiego. Oczywiście trudno oceniać po jednym meczu. Ryan Sullivan, Jensen, Holder, Holta. Oni dziś mniej tych punktów, no ale oni poniżej pewnego poziomu nie zejdą. A to jest 51 punktów dzisiaj. Zgadzam się. Kiedy przed sezonem zastanawialiśmy się, która drużyna będzie na papierze. Teraz punkty drużyny zielonogórskiej. Piotr Protasiewicz punktów 15, 12 Henkoka, 6 Andreasa Jonssona, Patryk Dudek punktów 3, Jonas Davison 2, Zęgota 1, bez punktu Adam Strzelec. Jakieś małe problemy techniczne. Teraz przenosimy się do parkingu. Trener drużyny zielonogórskiej, drugiego zespołu po rundzie zasadniczej, Marek Cieślak. Panie trenerze, gdyby ten mecz traktować jako pewnego rodzaju sprawdzian przed tą najważniejszą częścią sezonu, to jaką ocenę swojej drużynie pan dzisiaj by wystawił? No na pewno nie dobrą, bo zbyt dużo przegraliśmy. No,
wiemy, gdzie po prostu brakowało tego wszystkiego. Dwoma zawodnikami na Maciusie nie wygra. Już nie chodziło o to wygranie, chociażby ten honorowy bonus. No, trzeba powiedzieć, no, Andreas dzisiaj, no, powietrze z niego zeszło kompletnie. Rozmawiał pan dość długo już po zawodach z Andreasem. On się usprawiedliwał jakoś? On sam nie wie, o co chodzi, ale ja wiem. To jest tak, jak Jason wygrywał Grand Prix, to ja już wiedziałem, że na drugi dzień będzie cienko. Jak pojechał słabo, to w lidze jechał dobrze. No, Andreas wczoraj przeżywał, jak to się mówi, chwilę szczęścia i dzisiaj widać było, że no, nie jest sobą. Ale to tylko nie tylko Andreas, bo i Patryk Dudek dzisiaj zbyt mało punktów zrobił jako junior. Także ja myślę, że jakbyśmy przyjechali tu jeszcze raz, to wyciągniemy wnioski i ten mecz już będzie bardziej wyrównany. Panie trenerze, jeszcze na koniec, jako trener złotej reprezentacji, czy zabierze pan głos w tej dyskusji, która między innymi się w trakcie naszej relacji przewijała bardzo często, czy Adrian Miedziński powinien otrzymać dziką kartę na Grand Prix w Toruniu? Pana głos na tak lub na nie? No, mój nie może być na nie, bo ja przecież poparłem kandydaturę Adriana i... Dzisiaj pan się tylko cieszył w tym całym meczu, że to poparcie się sprawdziło. Moje poparcie okazało się, że nie jest wiele warte. Okazuje się, że naszymi tutaj śmiećmi rządzą inni, nie? Troszeczkę. Nie wiem, ja nie zabieram głosu. Ja w każdym razie postawiłem na Adriana, również i GKZ, PZMOT. Myśmy chcieli, żeby Adrian tu startował. No, stało się jakoś inaczej. No, nie będę wyrokował dlaczego, co i jak, bo po prostu się na tym specjalnie nie znam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Teraz przenosimy się do naszych komentatorów. Wojciech Łazarek, trener piłkarski, komentując to, co przed chwilą powiedział Marek Cieślak, powiedziałby: nie będę kopał się z koniem. Tak podsumowałby całą sytuację o dzikiej karcie na Grand Prix Polski dla Darcy'ego Warda. A drugie się nasuwa pytanie: jeżeli trener Cieślak się nie zna, to kto się zna? No właśnie, trener drużynowych mistrzów świata się nie zna? No, może są lepsi. Popatrzmy na komplet wyników 14 rundy. No nie taki komplet, bo odwołano spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim. Awansem Unia Leszno-Włókniarz 60-30. Wielka niespodzianka, sensacja w Tarnowie. Wszyscy wskazywali na Tarnów, a tutaj jak diabełek z pudełka drużyna ze stolicy Dolnego Śląska. 39-27 w meczu na wodzie. No i w meczu na szczycie Unibaks lepszy od Stelmetu Falubazu Zielona Góra. 51-39. Mecz w Gorzowie rozegrany zostanie najbliższy czwartek, 4 sierpnia, najprawdopodobniej o godzinie 20. W tej chwili tabela wygląda, i nie jest to tabela końcowa Speedway Ekstraligi po rundzie zasadniczej. Pierwsze miejsce Unibaks, tu już nie będzie zmian. Stelmet Falubas Zielona Góra na miejscu drugim. Unia Leszno, Kejlum, Stal Gorzów Wielkopolski. O tym już żeśmy dzisiaj mówili. Może dojść do zmiany na tych pozycjach. Piąte miejsce PGE Marma Rzeszów, Betard Sparta Wrocław na miejscu szóstym. O utrzymanie walczyć będą Tauron, Azoty Tarnów i Włókniarz Częstochowa. Przegrany tej rywalizacji pojedzie mecz o być albo nie być w Speedway Ekstralidze w sezonie 2012 z trzecim zespołem pierwszej ligi. Pary playoff już za tydzień, 7 sierpnia. Betard Sparta kontra Unibaks Toruń. Zapraszamy na Stadion Olimpijski we Wrocławiu. PGE Marma Rzeszów, Stelmet Falubas Zielona Góra. Zapraszamy na stadion przy ulicy Hetmańskiej. No i gdzie zaprosimy? Do Gorzowa czy do Leszna? Rafał, jak stawiasz? Gorzowianie wygrają z Rzeszowianami za 3 punkty i zdystansują Leszczynian, czy też jednak pierwszy mecz odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim? No, dowiemy się tego już niebawem, więc ja nie będę tutaj prorokował. Wygra drużyna lepsza po prostu. Wygra drużyna lepsza. Czekamy do czwartku, będziemy znali komplet par półfinałowych. Je znamy, tylko nie znamy jednego gospodarza. Na antenie TVP Sport powitaliśmy Rafała Dobruckiego. Bardzo dziękuję za ten debiut. No dziękuję i również. Nie pozostaje mi nic innego. Rafał, jak zaprosić Cię za tydzień? No i właśnie nie wiem, do Gorzowa czy do Leszna? Przekonamy się w czwartek. My Państwa zapraszamy oczywiście w najbliższą niedzielę na 2 spotkania Speedway Ekstraligi. Jakie to będą spotkania? Proszę oglądać wiadomości sportowe w Jedynce, także magazyn
żużlowy w TVP Sport. On zawsze we wtorek o 21.30, a my dziś z Motoareny mówimy Państwu do widzenia i do usłyszenia. Zawody komentowali do Państwa Rafał Dobrycki i Rafał Darzynkiewicz. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.